Dzień dobry Państwu. Otwieram 32. sesję Rady Miejskiej w Oleśnicy w dniu 29 stycznia 2021 roku, zwołaną na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Pana Burmistrza Leszka Judę, Panią Sekretarz Joannę Skórską, Panią Skarbnik Urszulę Wójcicką, Panią Katarzynę Lalewicz, Biuro Rady, Pana informatyka, który czuwa dzisiaj nad bezpieczeństwem i sprawnością przebiegu naszej sesji. Pana radnego powiatowego, pana Adama Siekierskiego, który przyjął zaproszenie, jest gościem na dzisiejszej sesji. Bardzo serdecznie witam. Sołtysów poszczególnych miejscowości oraz mieszkańców oglądających transmisję na żywo. Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej Oleśnica informuje, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. Szczegółowa klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej WIP Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności w systemie. Przycisk kworum. U mnie Pani Przewodnicząca, Wiesław Czuprzyn się kłania. U mnie Pani Przewodnicząca, tylko mam cały tablet podzielony na cztery. Nie mam ani programu sesji, ani tych wszystkich dodatkowych, czy zabrać głos, czy kworum, czy głosowania. Na cztery, czy na dwie części? Nie, jedna jest ogólna i same twarze widzę, osoby. Przeczekamy chwileczkę i pan informatyk skontaktuje się z radnym. Bardzo proszę o chwilę cierpliwości. No witam cię, Kasiu. Mam tablet cały podzielony na cztery. Znaczy się tylko na wizję radnych. Panie radny Wiesław Czuprym, proszę wyłączyć mikrofon. Poproszę o chwileczkę cierpliwości, bo mamy problem z urządzeniami, a jesteśmy.
Pani Przewodnicząca, już zagłosowałem. Dobrze. Jeszcze chwileczkę, bo mamy jeszcze radny Wiesław Grębusz ma problem. Plusy i minusy sesji zdalnej. Dziękuję. Na 15 radnych mamy w tej chwili 14 obecnych w systemie. Jesteśmy prawomocni do podejmowania uchwał. Odczytam Państwu proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Mamy za sobą. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu numer 31 łamane przez 20 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Punkt piąty, sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Oleśnica i Stałych Komisji za 2020 rok. Punkt szósty, interpelacja zapytania radnych. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. Podpunkt B, przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Oleśnica na 2021 rok. Podpunkt C, przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w gminie Oleśnica na lata 2021-2023. Podpunkt D, przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Oleśnica na lata 2021-2024. Podpunkt E. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Podpunkt F. Zmian w budżecie gminy Oleśnica na 2021 rok. Punkt 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok. Punkt 9. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 10. Sprawy różne i wnioski. Punkt 11. Zakończenie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa chciałby wprowadzić zmiany w zaproponowanym porządku obrad? Nie mamy, zatem bardzo proszę o przyjęcie proponowanego porządku obrad. Proszę o zagłosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 1 nieobecny. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt czwarty. Przyjęcie protokołu numer 31 łamane przez 20 z dnia 29 grudnia 2020 roku. Do chwili sesji uwagi, zastrzeżenia do protokołu nie wpłynęły. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu? Protokół mieliście Państwo na swoich informatorach do zapoznania się. Nie widzę, zatem proszę o przyjęcie protokołu z dnia 29 grudnia 2020 roku. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych przeciw, 0 wstrzymujących się, 0, 1 nieobecny. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt 5. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Oleśnica i stałych komisji za 2020 rok. Sprawozdanie takie Państwu odczytam. Zakres właściwości Rady Miejskiej wyznacza artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, pozostawiając w jej kompetencji wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy poza wyłączeniami wynikającymi wprost z ustawy. Zgodnie z artykułem 20 powyższej ustawy Rada Gminy obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż na kwartał. Sesje są podstawową formą pracy Rady, a w 2020 roku Rada Miejska Oleśnica odbyła ich 11, w tym dwie sesje nadzwyczajne przy ogólnej frekwencji radnych wynoszącej 82%. Frekwencja w procentach została obliczona na podstawie imiennego wykazu obecności radnych Rady Miejskiej w posiedzeniach sesji Rady w okresie od 31 stycznia 2020 roku do 29 grudnia 2020 roku. Przedstawię procentowo. Radna Krystyna Bator 100% obecności. Radny Wiesław Czupryn 100% obecności. Radny Wiesław Grębosz 91% obecności. Radny Konrad Guła 73% obecności. Radny Tadeusz Kawa 91% obecności. Agnieszka Kosałka 91% obecności. Radna Jadwiga Kozioł 100% obecności. Radny Łukasz Kozłowski 73% obecności. Radny Michał Lalewicz 73% obecności. Radny Piotr Płatos 36% obecności. Radny Leopold Rup 100% obecności. Radny Stanisław Skórski 73% obecności. Radna Aneta Skórska 82% obecności. Marian Strzelecki 45% obecności. Marian Tendera 100% obecności, przepraszam. W okresie sprawozdawczym radni zgłosili 5 interpelacji. Zapytań na piśmie nie złożono. Przed sesjami organizowane były posiedzenia stałych komisji. Posiedzeń komisji łącznie w 2020 roku odbyło się 12. 4 wspólne posiedzenia wszystkich komisji stałych powołanych przy Radzie Miejskiej. 4 samodzielne posiedzenia Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów. 3 samodzielne posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Do Komisji Skargi, Wniosków i Petycji do dnia 31 grudnia 2020 roku nie skierowano do analizy i opiniowania skarg na działalność burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli. Na posiedzeniach komisji radni zapoznawali się z projektami uchwał, materiałami i informacjami. W posiedzeniach uczestniczyli pracownicy urzędu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, którzy udzielali odpowiednich wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad. W dniu 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oleśnica na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030. Łącznie podjęto 55 uchwał, między innymi w następujących sprawach. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleśnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleśnica w 2020 roku, określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Oleśnica, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków, ustalenia opłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy za 2019 rok, przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy za 2019 rok, przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Oleśnica, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2021 rok, opłaty targowej, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2021 rok, zatwierdzenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przyjmowane były ponadto zmiany obowiązujących uchwał. Rada przyjęła także do wiadomości następujące informacje i sprawozdania dotyczące między innymi raportu o stanie gminy Oleśnica za 2019 rok, oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Oleśnica za 2019 rok, informacje przewodniczącego rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Tym samym tematyka związana z realizacją planu pracy Rady Miejskiej Oleśnica w 2020 roku została zrealizowana. Ponadto podczas obrad sesji radni mieli możliwość zapoznawania się z bieżącą działalnością burmistrza w okresie pomiędzy sesjami. Wprowadzone w 2020 roku w związku z zakażeniami koronawirusem obostrzenia dotyczące między innymi gromadzenia się osób wywarły bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów administracji publicznej, w tym organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, dlatego by ograniczyć ilość osób uczestniczących w sesji na sali obrad wyłączono obecność mieszkańców i sołtysów. Stan epidemii koronawirusa cały czas trwa. Wprowadzanie coraz to nowych przepisów, ograniczeń i zmian w prawie mogły być problematyczne dla samorządu. Mimo to, podsumowując, należy stwierdzić, że rok 2020 stanowił okres, w którym podjęto szereg istotnych tematów i inicjatyw na rzecz miasta i gminy Oleśnica. Przyjęte w planach pracy tematy i założenia, jak również bieżące zadania realizowane były przez organ właściwie. Panu burmistrzowi, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy oraz sołtysom składam serdeczne podziękowanie za współpracę, pomoc w załatwianiu i wyjaśnianiu wielu problemów, z jakimi zwracali się radni, za poświęcony czas na posiedzeniach komisji i sesjach. Tyle z mojej strony. Sprawozdania z komisji, poszczególnych komisji. Na całokształt rady składa się przede wszystkim praca komisji merytorycznych w ramach posiedzeń, których łącznie w 2020 odbyło się
12 już mówiłam. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów o przedstawienie sprawozdania ze swojej komisji. Już. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów za rok 2020. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Rada Gminy w dniu 29 listopada 2018 roku uchwałą nr 2 łamaną przez 8, łamaną przez 18 ustaliła skład osobowy komisji. Leopold Rup, przewodniczący, Konrad Guła, zastępca, Jadwiga Kozioł, sekretarz, Tadeusz Kawa, członek, Piotr Płatos, członek. W 2020 roku komisja odbyła 8 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia wspólne z innymi komisjami Rady Miejskiej. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2020. Zajmowała się sprawami dotyczącymi inwestycji gminnych, opiniowania spraw związanych z zarządzaniem finansami gminy, opiniowała dochody i wydatki budżetowe w przedmiocie działania komisji, realizacji gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i realizacji gospodarki odpadami. Na posiedzeniach komisji samodzielnej zaopiniowano szereg projektów i uchwał. 29 maja 2020 roku głównym tematem posiedzenia było ustalenie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 31 lipca 2020 roku obrady Komisji Gospodarczej i Budżetów komisja zaopiniowała uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości. Przewodniczący, przepraszam bardzo, proszę włączyć kamerkę. O. 31 lipca 2020 roku komisja zaopiniowała uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleśnica. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2020-2031. Zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 28 września 2020... Przewodniczący, bardzo przepraszam. Proszę włączyć sobie kamerkę. Na dole ekranu, po prawej stronie, przycisnąc palcem, pokaże się ikonka. Całkiem się wyłączył, tak? A głos jest? Tak, jest. Na dole ekranu, po prawej stronie, przycisnąć palcem, pokaże się ikonka. Proszę włączyć. Dobrze, dziękujemy. Jest pan. Bardzo przepraszam. Proszę kontynuować. Jest. 28 września 2002 roku obrady komisji poświęcone były realizowane inwestycji budowy ulicy Wesołej oraz postępami prac na budowie Domu Kultury. 24 listopada 2020 roku komisja obradowała w trybie zdalnym. Wypracowała stanowisko w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Na tym zakończono obrady i podpisy członków komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego pana Łukasza Kozłowskiego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Dziękuję pani przewodnicząca. Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych za 2020 rok. Skład osobowy komisji. Radny Łukasz Kozłowski, przewodniczący, radny Michał Lalewicz, zastępca przewodniczącego, radna Agnieszka Kosałka, sekretarz, radny Wiesław Czupryn, członek, radny Marian Strzelecki, członek komisji.
W 2020 roku komisja odbyła 7 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia wspólne z innymi komisjami Rady Miejskiej. W dniu 24 stycznia 2020 roku obrady komisji odbywały się na temat działalności Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy. 9 marca 2020 roku obrady komisji poświęcone były opinii sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2019 rok oraz bieżących uchwał na sesję. Dnia 21 lipca 2020 roku komisja zapoznała się z informacją na temat działalności Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy, którą przedstawiła pani kierownik Joanna Salamon-Pandewa. Wypracowano na tej komisji wniosek w sprawie remontu schodów przy ośrodku. Komisja zajmowała się także opiniowaniem projektów uchwał związanych z merytoryczną działalnością komisji oraz opiniowała materiały sesyjne. Pozostałe informacje na temat posiedzeń komisji dostępne są w protokołach Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, które znajdują się w Biurze Rady. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna Aneta Skórska, bardzo proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Oleśnica za rok 2020. Skład Rady Komisji Rewizyjnej powołanej przy Radzie Miejskiej w Oleśnicy. Aneta Skórska, przewodniczący, Wiesław Grębosz, zastępca przewodniczącego, Stanisław Skórski, sekretarz, Marian Tendera, członek. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 5 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia wspólnie ze wszystkimi komisjami powołanymi przy Radzie Miejskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, tematem posiedzenia w dniu 15 maja 2020 roku komisji było omówienie sprawozdań finansowych za 2019 rok, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał, Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące zadania. Analizowała i zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2021 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2030. Wszystkie wnioski z odbytych posiedzeń zawarte są w protokołach Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa może chciałby się odnieść do tych sprawozdań? Nie mamy, dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu szóstego, interpelacje, zapytania radnych. Do chwili sesji interpelacje ani zapytania na piśmie nie wpłynęły. Na ostatniej sesji wpłynęły 3 interpelacje. Na wszystkie zostały udzielone odpowiedzi. Są na WIP-ie gminy do wglądu, odczytania. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem, przechodzimy do kolejnego punktu, jest punkt siódmy. Przyjęcie uchwał w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok. Plan pracy Państwo mają na swoich informatorach, jak również projekt uchwały. Plan pracy Rady odczytany był i omawiany na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, które odbyło się 26 stycznia 2021 roku. Plan pracy został przyjęty przez poszczególne komisje i zaakceptowany. Przechodzimy do przyjęcia uchwały. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności w systemie. Przycisk kworum, bardzo proszę.
Mamy kworum. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Jadwiga Kozioł, bardzo proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Jeszcze pan radny Wiesław Grębosz, bardzo proszę o zagłosowanie. Słyszymy się? Mamy. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 jeden nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt B. Przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Oleśnica na 2021 rok. Plany pracy poszczególnych komisji Państwo wraz z projektem uchwały otrzymali na swoje informatory. Również omawiane były na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji w dniu 26 stycznia 2021 roku. Plany pracy zostały przyjęte poszczególne komisje. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Proszę o potwierdzenie obecności. Mamy kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 jeden nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to punkt podpunkt C. Przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gminy Oleśnica na lata 2021-2023. Projekt uchwały i program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gminy Oleśnica otrzymali Państwo również na swoje informatory. Omawiany był na posiedzeniu komisji wspólnych też z dnia 26 stycznia 2021 roku. Program był Państwu przedstawiany jako załącznik do uchwały oczywiście. Informacje odnośnie tego programu udzieliła na posiedzeniu wspólnej komisji pani kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program Państwo radni przyjęli, zaakceptowali. Ja może tylko przypomnę, że do zadań odnośnie uchwały i programu, że do zadań własnej gminy wynikających z ustawy należy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Celem tego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz promowanie modelu rodziny przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji. Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. Bardzo proszę o przystępujemy do głosowania nad uchwałą.
Proszę o potwierdzenie kworum. Mamy kworum. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Piotr Płatos, proszę o zagłosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 1 nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt D. Przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Oleśnica na lata 2021-2024. Projekt uchwały i program Państwo, program jako załącznik do uchwały również Państwo mieli na swoich informatorach. Obszerna lektura, z którą wszyscy zapoznaliśmy się. Informacji również do programu na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 stycznia 2021 roku udzieliła pani kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powiem króciutko jeszcze odnośnie programu. Również ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie narzuca gminie obowiązek w ramach zadań własnych stworzyć gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracować i realizować gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiarom ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Podjęcie takiej uchwały jest jednym z elementów gminnego systemu pomocy ofiarom przemocy. Bardzo proszę, program na komisji został zaakceptowany i przyjęty. Bardzo proszę, przystępujemy do przyjęcia uchwały. Proszę o potwierdzenie kworum. Mamy kworum. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 1 nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt E. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2021-2030. Informacji Państwo, projekt uchwały, załączniki. Uchwałę, załączniki, objaśnienia wartości przyjętych macie Państwo na swoich informatorach. Informacji na temat udzielała na posiedzeniu komisji pani skarbnik, ale gdyby pani skarbnik, jeżeli zechciała przypomnieć lub ewentualnie powiedzieć to, czego nie było na komisji, bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Witam Państwa serdecznie. Jeżeli chodzi o zmiany, które doszły od momentu, kiedy spotkaliśmy się na komisjach, to taka, że dostaliśmy dofinansowanie do samochodu strażackiego OSP Strzelce jeszcze od powiatu staszowskiego w kwocie 6 tysięcy złotych.
w związku z czym dodajemy ją do planu wydatków tegorocznych w formie dotacji celowej dla OSP Strzelce i dostaliśmy również dofinansowanie na ten sam cel od wojewody świętokrzyskiego w kwocie 20 tysięcy złotych. Też dodajemy ją do wydatków tegorocznych w postaci dotacji celowej dla OSP Strzelce. Poza tym wszystkie inne zmiany, które były przedłożone, się nie zmieniły i żadnych nowych nie doszło. Więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, ja chętnie odpowiem, natomiast wszystkie przekazałam Państwu na komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa może odnośnie informacji Pani Skarbnik? Nie mamy. Zatem bardzo proszę, przechodzimy do przyjęcia uchwały. Proszę o potwierdzenie kworum. Mamy kworum. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 1 nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest podpunkt F. Zmian w budżecie gminy Oleśnica na 2021 rok. Państwo projekt uchwały również mają w swoich informatorach załączniki od 1 do 6, uzasadnienie do uchwały. Pani skarbnik również na posiedzeniu komisji informowała, ale bardzo proszę Panią skarbnik, jeżeli Pani miałaby coś do przekazania odnośnie uchwały, bardzo proszę, lub krótką jeszcze informację. Tak jak wspomniałam, dodaliśmy tylko i wyłącznie dofinansowanie ze strony powiatu i wojewody dotyczące dotacji celowej dla OSP Strzelce na samochód pożarniczy. Reszta zmian jest bez zmian, czyli wszystkie wydatki i dochody, o których mówiłam na komisji, nie zmieniły się. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa może ma pytania odnośnie uchwały, informacji? Nie mamy. Zatem przechodzimy do przyjęcia uchwały. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. A nie czyta Pani uchwały? Halo? Ale projekt uchwały Państwo macie wszyscy przed na swoich informatorach. Omawiamy. W tej chwili go nie. Nie mamy go w tej chwili na wierzchu przecież. Jeszcze raz, bardzo proszę. Proszę powtórzyć, panie radny Leszku. Halo. Pan radny Leszek Rup, proszę o włączenie mikrofonu. Po prostu no nie wiemy, za czym głosujemy. Mój Boże. Czytane chyba. Przecież omawiane było pani i pani skarbnik też całą informację przekazała na posiedzeniu komisji. Projekt uchwały Państwo mają od paru dni na swoich informatorach. Dobrze, nie ma pytań. Chcecie czytać? Bardzo proszę. Załączniki liczbowe chyba bardziej są takie, jak Państwo macie na swoich informatorach. Ważniejsze niż sama treść uchwały.
Dobrze, cofam pytanie. Dziękuję. Proszę o... Mamy kworum. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Olesiewa na 2021 rok? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Radny Wiesław Grębosz, proszę o zagłosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 1 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkole i przedszkolu prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok. Sprawozdanie Państwo również mieli do zapoznania się na swoich informatorach przekazany pismem z dnia 21 stycznia 2021 roku przez burmistrza miasta i gminy Oleśnica. Jest to sprawozdanie informacyjne. Chyba, że Państwo mają pytania odnośnie sprawozdania. Pani sekretarz. Tak, to może ja pokrótce powiem, jak przedstawię się to sprawozdanie w podziale na szkołę i przedszkole. Bo ogólne sprawozdanie dostaliście Państwo na informatory, czyli dopłata do wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego wynosi 81 880 zł 80 groszy. Z tego dla szkoły podstawowej 65 032 zł 63 grosze i dla przedszkola gminnego 16 855 zł 17 groszy. W podziale na stopnie awansu zawodowego to jest tak: nauczyciele kontraktowi 4091 zł 98 groszy, nauczyciele o stopniu mianowania mianowani 6641 zł i 62 grosze oraz nauczyciele dyplomowani 71 154 zł i 20 grosze. Nie było dopłat do nauczycieli stażystów ani w przedszkolu, ani w szkole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa odnośnie informacji? Pani sekretarz lub sprawozdania? Nie mamy. Zatem przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 9. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję głos. Szanowni Państwo, ponieważ nie ze wszystkimi z Państwa się przywitałem, więc niniejszym to czynię. Dzień dobry wszystkim Państwu. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana Adama Siekierskiego, radnego Rady Powiatu, który jest również dzisiaj z nami. Drodzy Państwo, tak naprawdę od poprzedniej sesji minął bardzo krótki czas, a poza tym wiele tematów omówiliśmy sobie na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej. Powiem tak, najważniejsze sprawy, które dotyczą miesiąca stycznia, no to myślę, że jedne, które są związane z aktualną sytuacją związaną z pandemią, a więc chociażby to, że wprowadzamy szczepienia naszych mieszkańców i tutaj sądzę, że informacja ważna. Nasz POZ również te szczepienia prowadzi. W tym tygodniu
zaszczepiono 30 osób z grupy 80+. I co tydzień zgodnie z harmonogramem będzie szczepionych kolejnych 30 osób. Potem będą doszczepiania drugą dawką tych osób, a potem będzie, myślę, już szczegółowa lista ustalona, ale myślę, że dopiero po tych, czy pod koniec tego okresu, bo tak naprawdę wiele jeszcze w tej sprawie się zmienia. Okazuje się, że musimy być przygotowani nawet na takie sytuacje, jaka się pojawiła, że firma, która produkuje szczepionkę, wstrzymuje dostawy czy ogranicza, a może się okaże, że pojawi się nowa partia szczepionek od innej firmy, a więc to wszystko jest w jakimś sensie płynne. Dla mnie najważniejsze jest to, że szczepienia tych osób, które były, które się zgłosiły i które zostały powiadomione, zaproszone na to szczepienie, że te szczepienia się odbyły i myślę, że w tej sytuacji powinniśmy wszyscy trzymać kciuki za to, żeby tych zakażeń było jak najmniej, a one nie wzrastają na szczęście. W województwie świętokrzyskim jest ich najmniej. No i żeby szczepienia faktycznie w sposób widoczny, a docelowo radykalny poprawiły sytuację. Ja chciałem podziękować i pani kierownik, i całemu personelowi, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom administracyjnym naszego ośrodka za to, że ta akcja przebiega w realizacji, myślę, że sprawnie. Mogą być pewne problemy, jeżeli chodzi o udzielenie informacji dotyczącej przyszłych, czasem nawet odległych tygodni, no bo trudno w tej chwili tak naprawdę być precyzyjnym i wiarygodnym w tym, co wydarzy się za półtora czy za dwa miesiące. Ja jestem w którejś tam kolejnej grupie, no już zdecydowanie 60+, ale nawet nie pytam w ośrodku zdrowia, kiedy będzie moja kolej, bo wiem, że to jeszcze jest czas odległy. I prosiłbym, żeby też spojrzeć tutaj na to z pewną taką perspektywą i dystansem, bo oprócz telefonów, które są teleporadami, na bazie których są udzielane teleporady, oprócz tego, że są szczepienia i covidowe i szczepienia dzieci, no dochodzą również nieustannie telefony dotyczące właśnie chociażby tych informacji kiedy. I tutaj ja rozumiem niecierpliwość tych, którzy są bardzo blisko, ale ci, którzy są dalej, prosiłbym tutaj, żeby czekać na właściwy sygnał. Kolejna kwestia, która myślę, że jest w tym miesiącu styczniu ważna, to fakt, że ogłosiliśmy pod koniec roku 2020 kilka bardzo ważnych przetargów. Na posiedzeniu wspólnym komisji ja Państwu mówiłem, że jesteśmy pewno jedną z nielicznych gmin w okolicy, a być może i szerzej, gdybyśmy na to spojrzeli, które zdecydowały się ogłosić przetargi w takim tempie, bo jest to swego rodzaju kumulacja, ale wiadomo, wchodzi nowa ustawa i dzisiaj BIP-y samorządów są na razie puste, jeżeli chodzi o przetargi, bo wprowadzenie nowej ustawy i ogłaszanie przetargów według nowej ustawy na razie nie jest sprawą ani jasną, ani jednoznaczną. I chcę powiedzieć, że te przetargi to też nie jest taka prosta rzecz, to nie tylko kwestia ogłoszenia i czekania na ofertę, ponieważ mamy dużo pytań, szczególnie jeżeli chodzi o oczyszczalnię ścieków. To jest naprawdę bardzo, bardzo poważna inwestycja i mimo bogatej i grubej dokumentacji projektowej, no ciągle mamy pytania i nawet w tym tygodniu, kiedy było chyba ze dwa dni spokojne, nowe pytania się nie pojawiały, wydawało się, że wszystko jest już dla potencjalnych oferentów jasne, zadano kolejne pytania, a każde z takich pytań to są setki tysięcy, więc trudno się dziwić oferentom, że chcą pewne rzeczy doprecyzować. W związku z tym ten termin ciągle
rozstrzygnięcia czy otwarcia ofert ciągle przesuwamy. Właściwie to jesteśmy nawet zadowoleni, że te pytania są, bo one nam doprecyzowują te kwestie, które są wątpliwe. Znacie Państwo oferty, jeżeli chodzi o wodociągi, jeżeli chodzi o oferty na dokumentację kanalizacji w Strzelcach, Suwczycach z częścią Oleśnicy i Bożymowie. Ja myślę, że rozstrzygnięcie tych przetargów jest ważne, ponieważ tak naprawdę koniec okresu finansowania z budżetu unijnego na lata 2014-2020 to jest rok 2022. 2023 wprawdzie jeszcze wchodzi tu w grę, bo to jest rok ostateczny, ale to jest czas na to, żeby finalizować i rozliczać inwestycje. Dlatego ja cieszę się, że Państwo podchodzicie do tych naszych propozycji rozstrzygania tych przetargów w taki sposób, żeby one mogły być rozstrzygnięte. Co jeszcze? Myślę, że jest pewno sporo uwag dotyczących odśnieżania i sytuacji zimowej. Sądzę, że jest to sprawa wspólna i naszej gminy i powiatu i myślę, że o tej sprawie dzisiaj sobie jeszcze porozmawiamy. Niemniej staramy się zgodnie z Państwa sugestią trochę zintensyfikować tutaj używanie mieszanki piasku i soli po to, żeby jak najwięcej, mówiąc w cudzysłowie, to co jest na drogach puściło, żeby te drogi jak najszybciej były czarne, ale oczywiście od tego, jaka pogoda, wiele również zależy. To tak w skrócie powiem Państwu, no jeszcze może informacja, która jest istotna, więc w styczniu wróciła nauka w szkołach w klasach 1-3. Czekaliśmy tak naprawdę do 26 stycznia, kiedy miała się pojawić informacja pana ministra i pojawiła się, co z klasami 4-8. Wiemy, że na razie one nie wracają do szkoły, pozostają w trybie nauki zdalnej. I jest taka zapowiedź, myślę, że ona jest realna i stanie się faktem, że od połowy lutego wszystkie dzieci wrócą do szkoły, również w naszym przypadku klasy 4-8, a szczególnie w tych województwach, bo być może i takie rozwiązanie będzie zastosowane, gdzie liczba zakażeń koronawirusem jest niska, gdzie ta sytuacja zdrowotna jest jak gdyby najlepsza. Nasze województwo, jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj akurat no, w dobrym sensie liderem, bo tych zakażeń ma najmniej. W związku z tym, jeżeli będzie przyjęty ten tryb powrotu dzieci do szkoły, a więc najpierw w tych województwach, gdzie jest sytuacja najkorzystniejsza, no to trzeba się liczyć z tym, że to będzie również województwo, czy przede wszystkim województwo świętokrzyskie. No tak w skrócie, ja sądzę, że Państwo będzie zadawać pytania i pozostaje do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa odnośnie informacji pana burmistrza? Bardzo proszę. Tylko proszę o pytania odnośnie punktu, ponieważ do spraw różnych przejdziemy za chwileczkę. Mamy. Zgłosił się pan Piotr Płatos, bardzo proszę. Ja zgłosiłem się od razu, jak pan burmistrz powiedział o tych szczepieniach, bo podpytywałem o własnych rodziców i powiem takie trochę kółeczko, że tak powiem, tego mojego tematu. Czyli tak, zadzwoniłem na numer telefonu do ośrodka, odebrała pani pielęgniarka. Okazuje się, że całą jakby tą rejestrację tych zapisanych do tego systemu szczepień wprowadza pani księgowa. Myślę, że dobrym usprawnieniem byłoby zorganizowanie
telefonu, osobnego numeru, który by miała właśnie pani księgowa i przekierowywać tych ludzi jakby z automatu tam do niej, bo i tak ona to wprowadza w system, a w tej chwili to się dzieje na takiej zasadzie, że mieszkańcy dzwonią do ośrodka, panie, które obsługują panie pielęgniarki, one mają co robić, bo te szczepienia ruszyły i raczej są mieszkańcy zadowoleni z tymi, co ja rozmawiałem, to są zadowoleni z jak gdyby wstępa tych robót i organizacji, ale tak jak mówię, ten osobny numer i do pani księgowej i że tak powiem, im to usprawni i jak gdyby odciąży ich i całe zamieszanie, bo one gdzieś muszą panie pielęgniarki zapisać na karteczce, później iść na górę do pani księgowej, a i tak to wszystko idzie właśnie do niej. I ten numer, osobny numer, gdzie trzeba by go rozreklamować, żeby, nie wiem, może nawet na sekretarkę nagrać w ośrodku, że taką rejestrację trzeba dokonać pod takim numerem. Myślę, żeby to bardzo usprawniło wszystkim, i mieszkańcom, i właśnie paniom pielęgniarkom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie informacji? Można. Bardzo proszę, pan burmistrz. Przekażemy pani kierownik taką sugestię. Ja myślę, że pewno byłoby to dobre rozwiązanie, tylko to jest tak, że jak dzwonią pacjenci, to do ośrodka i na przykład do którejś z pań pielęgniarek w sprawie, nie wiem, czy recepty, czy teleporady i tak dalej, no to przy okazji mówią, to niech mnie pani też tam zapisze, prawda? I tutaj pewnie tego się nie da wyeliminować, ale owszem, postaramy się przekazać taką sugestię i przekonać, żeby był ten osobny numer, żeby faktycznie jak będzie odpowiednio rozreklamowany, no to z czasem może większość będzie w ten sposób korzystała z tej rejestracji. No dzisiaj, panie Piotrze, wiemy o tym, że jak ktoś dzwoni do ośrodka zdrowia, to dzwoni przy okazji załatwiać i jedną i drugą sprawę, no i to też będzie, ale przekażę taką sugestię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie informacji? Jeszcze jedno dodam. Ja myślę, że to zdanie, które Pan powiedział, jest bardzo istotne, bo ja byłem trochę pełen obaw, jak ruszą te szczepienia i może tak odpukać, żeby tutaj nie przechwalić. Wystartowało to na początek dobrze. I trzeba trzymać kciuki też za to, żeby wszystkie te szczepienia w sensie zdrowotnym były właściwe i skuteczne, no bo zawsze jest to wiadomo, są jakieś tam obawy, czasem bywają jakieś tam reakcje, aby one były, jeżeli się pojawią, były jak najmniejsze, żeby ci, którzy będą szczepieni, rzeczywiście byli, mieli ten system obronny gotowy na taką ewentualność, której nikomu nie życzymy. Dziękuję bardzo. Głos zabierze wiceprzewodniczący Tadeusz Kawa. Bardzo proszę. Tadeusz, słyszymy się. Jestem. Bardzo proszę. Masz... Panie burmistrzu, ja jeszcze w temacie właśnie szczepień. Czy panie burmistrzu, kto będzie się zajmował dowozem niepełnosprawnych, czy takich osób, które nie będą mogli dojść na szczepienie? Czy to będzie ktoś, będzie straż, czy ktoś z gminy? Bo słyszałem, że są zgłoszenia w tym sprawie do gminy. Już odpowiadam. Przede wszystkim będą to jednostki, czy będą to strażacy ochotnicy, będą dowodzić samochodami ochotniczych straży pożarnych. I my już takie zgłoszenia mieliśmy, a w sytuacjach no takich naprawdę trudnych i też już taką próbę mieliśmy, taką sytuację trudniejszą, gdzie osobę niepełnosprawną nie zawsze da się przewieźć samochodem strażackim, no to pani doktor z panią pielęgniarką pojechała do pacjentki i ta pacjentka została zaszczepiona.
Zobaczymy, jaka to będzie skala, ale mam nadzieję, że nie będzie to skala, która przerośnie możliwości, jak gdyby, no bo wiadomo, że też nie da się, żeby pani doktor z panią pielęgniarką cały czas dojeżdżała do pacjentów do szczepienia, bo w tym czasie oczywiście tworzą się kolejki z teleporadą czy ewentualną wizytą. Ale na razie też doświadczenie tego tygodnia pokazuje, że w sytuacji takiej potrzeby jest absolutnie właściwa reakcja tutaj POZ-u i konkretnie pani kierownik, pani doktor i personelu. I takie osoby będą albo dowożone, jeżeli taka możliwość będzie realna, albo myślę, że będzie dojeżdżać pani doktor czy pan doktor z którąś z pań pielęgniarek na miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie mamy. Skoro jesteśmy przy temacie szczepień, może ja państwu odczytam uchwałę Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego szczepień przeciw COVID-19. Na podstawie artykułu 18 punktu 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Dziennik Ustaw 2020 oraz paragraf 101 podpunkt 3 Statutu Województwa Świętokrzyskiego Dziennik Urzędowe Województwa Świętokrzyskiego z 2020 roku, pozycja 2216, uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się stanowisko dotyczące szczepień przeciw COVID-19. Paragraf 2. Stanowisko podlega przekazaniu. Podpunkt 1. Przewodniczącym Rad Miast i Gmin oraz Powiatów z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Podpunkt 2. Mieszkańcom Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem środków masowego przekazu. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest tu jeszcze stanowisko Sejmiku Województwa dotyczące szczepień przeciw COVID-19. Odczytam państwu. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego, kierując się troską o życie i zdrowie mieszkańców naszego regionu, w pełni popiera prowadzoną akcję szczepień przeciw COVID-19. Podkreślić należy, że w ocenie naukowców szczepionka jest bezpieczna i stwarza ogromną szansę nie tylko na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie, ale także na ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zachęca wszystkich mieszkańców regionu do udziału w powszechnym szczepieniu w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Masowy program szczepień jest jednym z największych wyzwań planistycznych, organizacyjnych i logistycznych w zakresie ochrony zdrowia Polaków. W związku z tym należy dołożyć wszelkich starań, aby mimo przejściowych trudności w dostarczaniu szczepionek realizacja przebiegała w sposób skuteczny, a jednocześnie przyjazny dla obywateli. Dzięki wspólnemu wysiłkowi istnieje szansa pokonania pandemii poprzez doprowadzenie do odporności populacyjnej. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego rekomenduje włączanie się przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie epidemii SARS-CoV-2, w tym Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19, wyrażając nadzieję, że będzie on prawdziwym przełomem dla zdrowia publicznego. Władze województwa deklarują pełną otwartość na dialog i współpracę w ramach działań promocyjnych i organizacyjnych związanych z programem, uznając, że mają one kluczowe znaczenie dla jego skutecznej realizacji.
Tyle do przekazania z mojej strony. Jeżeli nie mamy pytań odnośnie informacji pana burmistrza, przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 10. Sprawy różne wolne wnioski. Mamy dziś gości z nami pan radny powiatowy, pan Adam Siekierski. Ja oddaję głos. Państwa zachęcam do dyskusji. Mamy już, łatwiej może będzie. Najpierw oddamy panu radnemu głos i widzę, że dyskusja się już tworzy. Łatwiej będzie później zadawać pytania, a panu radnemu odnieść się do wniosków czy pytań. Bardzo proszę, słyszymy się panie radny? Panie Adamie, słyszymy się? Panie Adamie, słyszymy się? Proszę wyłączyć mikrofon. Włączyć mikrofon. Pan radny powiatowy Adam Siekierski, bardzo proszę. Halo. Halo. Witamy. Słychać. Witam wszystkich Państwa. Dziękuję Pani Przewodniczącej za zaproszenie. Ja sądzę, że w ramach zadawanych pytań postaram się na te pytania udzielić odpowiedzi. Dobrze. Jedno tylko organizacyjne pytanie. Czy łatwiej będzie odnieść się do zadanych pytań wszystkich jednocześnie, czy po każdym... Jeżeli można, bardzo proszę, ja bym, wszystkie pytania mogły być po prostu przedstawione, łatwiej będzie później udzielić odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny pan Wiesław Czupryn, bardzo proszę. Dziękuję. Pierwsze pytanie mam jeszcze do pana burmistrza. Na ulicy Zakościele za posesją państwa Skórskich, tam koło naszego kolegi radnego, jest działka budowlana, na której powstał dom. I ci właściciele tego domu, co jest w surowym stanie od lutego ubiegłego roku, proszą o doprowadzenie wody. Czy jest jakaś światełko w tunelu, żeby ta woda w tym roku tam była doprowadzona? Pan miał zgłoszenia, pan wie, o kim mówię, bo tam nawet bezpośrednio pan z nimi rozmawiał i z rodzicami. To bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie, czy oni będą mieli wodę. Dzień dobry panie Adamie, do pana mam pytanie. Czy w tym XXI wieku doczekamy się naprawy tego mostu na Pacanówkę czy na Podborek? Bo to naprawdę, gdyby taka awaria nastąpiła na gminie Rytwiany, Bogoli czy Szydłowa, to by nawet chyba pół roku nie trwało. A nas, tak jak i przy odśnieżaniu, tak i przy takich naprawach, gdzie powiat jest odpowiedzialny, jesteśmy traktowani na samym końcu, aczkolwiek może jeszcze i dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze kogoś? Bardzo proszę, radny pan Łukasz Kozłowski. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam taką prośbę do pana radnego powiatowego, do pana Adama. Panie Adamie, tutaj już od wielu lat, tak prawdę powiedziawszy, zgłaszamy chęci wielkie, no chcielibyśmy, mieszkańcy by chcieli zbudować, utwardzić w jakiś sposób ten łącznik, tą drogę powiatową, która jest takim łącznikiem Strzelec i Suwczyc, Strzelce Budy. No powiem szczerze, że no teraz jest taka sytuacja, że mieszkańcy coraz bardziej naciskają w tym kierunku, aby ta droga przynajmniej została utwardzona kamieniem. Z tego też względu, że no mieszkańcy zaczynają się rozbudowywać, Strzelce się zaczynają rozbudowywać. W tym momencie tak, mamy już jeden dom, w którym już młode małżeństwo mieszka. No i wiem, że plany są, aby po prostu były budowane kolejne domy. Także moja prośba, jakby się pan za nami wstawił w tym temacie na najbliższej sesji Rady Powiatu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny pan Konrad Guła. Dzień dobry Państwu. Ja mam tutaj prośbę do pana Adama Siekierskiego. Chodzi mi tutaj chodzi mi o pieczonogi i chodzi mi o ogórkę, o podczyszczenie rowów przy drodze powiatowej. I druga prośba jest taka, żeby po prostu były lepiej te drogi sypane tym piaskiem, bo bardzo słabo to jest sypane. Tutaj mi mieszkańcy narzekają, że mówi, jedzie samochód pełny, a nie sypie. No to nie wiem, po co jedzie. Także dziękuję, tyle. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, głos zabierze radny pan Marian Strzelecki. Dziękuję, witam wszystkich. Witam również pana Adama Siekierskiego, naszego radnego powiatowego. Panie Adamie, jeżeli chodzi o to odśnieżanie i utrzymanie stanu dróg, no to tak jak już koledzy wcześniej mówili, ja też podzielam to samo zdanie, co oni prezentują. Natomiast ludzi w większości to bulwersuje to, że te czynności, te prace są wykonywane przez służby. Te czynności, te prace, które związane są z zimowym utrzymaniem, to są, one są prowadzone przez służby drogowe powiatu staszowskiego, ale to jest wszystko za późno, panie Adamie. To jest wszystko za późno, bo ja panu tylko powiem taki przykład. 6 luty 2020 rok, godzina 11 na południe, plus 8 stopni, jedzie solarka staszowskiego powiatu i sypie rejony. Ludzi strasznie bulwersuje. Nie dość, że to jest marnotrawienie sił i środków, to równie to jest granie na nerwach ludziom, bo na godzinę 6 czy na godzinę 7, jak ludzie potrzebują mieć rejon odśnieżony i zabezpieczony, żeby się do pracy dostać i do szkoły i w inne miejsca swojego pobytu, no to się nie dzieje nic. Dopiero jak to jest kołami wszystko udeptane, zajeżdżone i przez ludzi jest rejony wszystkie przetarte, no dopiero sprzęt z powiatu się wtedy pojawia i jest prowadzone odśnieżanie. To o tej godzinie to ja już bym prosił, żeby w ogóle tego sprzętu nie przesyłać, bo już jest wszystko zrobione przez nasze koła. No i tak samo jak pan Czupryn, tutaj panu zwrócił uwagę, ten most na Podborku, no to jest zapisać chyba w księdze rekordów Guinnessa, bo jakiegoś innego człowieka, co prowadzi takie rzeczy, bo przeżyliśmy tyle powodzi od 97 roku i to było usuwane wszystko na bieżąco i jakoś zarządy powiatu sobie radziły z nie takimi wielkimi klęskami i okropnościami, nieszczęściami. A tutaj to jest dosłownie trzy wywrotki tucznia jakiegoś tam sypać i puścić ten ruch, a niech sobie państwo starostowie i ktoś tam jeszcze jakieś plany związane z nową budową mostu robi. A tutaj trzeba zasypać tą dziurę, puścić te trzy wywrotki, niech to wezmą udrożnią, zabezpieczyć, raz na jakiś czas dokonać oględzin, co się z tym dzieje, bo według mojej oceny, według oceny ludzi, to tu most wcale nie jest ruszony. Tu most nie jest ruszony, tylko jest ruszony tak zwany przedmoście, czy jak to się nazywa po fachowemu. Tu jest pies pogrzebany, tu jest dziura. Natomiast na moście nie ma żadnego pęknięcia, ani się most nie obsunął, ani na asfalcie łączącym ten most z naszej strony nie ma żadnej rysy. Tylko trzeba podjąć decyzję, żeby na chwilę obecną, jeszcze tym bardziej jak jest koronawirus, jest klęska narodowa ogólna, sypać te trzy patelnie tucznia i niech to idzie, panie Adamie. Tak jest mój postulat. Natomiast sprawy związane z wodociągiem, no to tutaj również mi tutaj ludzie sygnalizują. Wiem, że pan burmistrz jest w trakcie opracowania projektu i to będzie wszystko robione na bieżąco i pomału będziemy tutaj działać. Dziękuję koledzy, się tutaj angażuje w te sprawy związane. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny pan Marian Tendera. Dzień dobry, panie Adamie. Chciałbym bardzo prosić o podczyszczenie rowu biegnącego przez miejscowość Kępie. Jest on bardzo zamulony. Nadmieniam, że płynie nim bardzo duże ilości wody. Przypominam, że o tą pracę już od kilku lat się upominam i może w końcu by coś w tej sprawie zrobiono. Następna sprawa, również ważna, też upominam się od bardzo dawna. Chodzi o oznakowanie miejscowości Kępie. Chodzi o znaki, żeby od dróg powiatowych, czyli od strony Strzelec, przy obwodnicy biegnącej przez Kępie,
jak również na końcu obwodnicy, która droga prowadzi do w kierunku Stopnicy. To by było dwa. I tutaj od strony Oleśnicy, no biegnącej w kierunku SKR-u do Kępia. Też nie ma żadnego znaku dookoła, nie ma, że miejscowość Kępie jest właśnie tam po środku tego całego kwadratu. No i tak upominam się, ale to tak wszystko, żeby tak jak zawsze się zapisze, a nic z tego nie wychodzi. Może tym razem się coś uda zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Radna Aneta Skórska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam dwa pytania do pana radnego powiatowego Adama Siekierskiego. Pierwsze moje pytanie dotyczy tej drogi ze Staszowa do Stopnicy, ponieważ ona jest remontowana i do chwili obecnej do miejscowości Grzybów, powiedzmy, jest wyremontowana. Chciałam zapytać, czy pan radny posiada jakieś informacje, czy ona dalej będzie remontowana w najbliższym czasie? I drugie moje pytanie dotyczy tej strefy w Grzybowie. Jakie tam, czy pan radny posiada jakieś informacje, jakie tam przedsiębiorstwa powstają? Pytam w kwestii takiej, kto może tam po prostu uzyskać zatrudnienie w przyszłości? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny pan Piotr Płatos. Bardzo proszę. Dzień dobry panie Adamie. Cieszę się, że pana zaproszono w końcu, bo się upominamy od bardzo dawna o pana obecności. Stąd podejrzewam tyle, aż tych pytań będzie. Patrząc jak gdyby na powiat, który, że tak powiem, o nas dba, to można by stwierdzić, że w ogóle o nas nie dbają. I moje pytanie jest takie, czy jesteśmy takim dzieckiem trochę niechcianym, czy po prostu, że jesteśmy na obrzeżach, to mają nas gdzieś. Nie wiem, może jakby im pan tam powiedział, że skoro przyszliśmy do nich, to możemy też i od nich odejść. Pytanie tylko, czy powiat Buski nas będzie teraz chciał. Ale takie jest moje wrażenie, że jakoś tak zapomnieli o nas. I takie drugie pytanie odnośnie tego skrzyżowania Ogrodowa Staszowska Szkolna. Ja tu się z panem burmistrzem od dawna przepycham. I powiem tak, uważam, że po rozmowie, tak powiem, po sesji z panem dyrektorem dróg powiatowych, nie jest to aż taki wielki problem, pod warunkiem, że będziemy mieć, ja już nie mówię o w ogóle wyłączeniu ciężarówek, ale o samym takiej poprawie bezpieczeństwa, chodzi mi o chodnik. Raz, że ten chodnik jest po jednej stronie bardzo wąski, ale może nie wiem, jakieś wykupienie terenu po jednej stronie czy po drugiej, zrobienie barier, no poprawiłoby tą, że tak powiem, drogę tych dzieci do szkoły. I może, że tak powiem, pan podpyta na miejscu, jaka by była szansa, że tak powiem, no poprawienia tej sytuacji. No myślę, że wszystkich, bo jak mówię, no jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, chociaż niektórzy twierdzą, że jak wiele w Oleśnicy. No to chyba tyle i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kogo mamy jeszcze? Mamy. Bardzo proszę, radny pan Michał Lalewicz. Ja mam prośbę tutaj do pana radnego Adama, aby pan mocno naciskał na powiat, aby powstało w końcu to bezpieczne przejście dla pieszych na ulicy Pacanowskiej. Jeszcze jedną mam prośbę, jeżeli chodzi o ulicę Szkolną, na wysokości szkoły są 3 zapadnięcia asfaltu i mam prośbę, aby pan porozmawiał z dyrektorem zarządu dróg, żeby to w tym roku zostało to zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Tadeusz Kawa. Słyszymy się. Tak, tak. Dzień dobry, panie Adamie. Panie Adamie, ja w sprawie też tych podgłębienia rowów. W zeszłym roku ładnie te prace zaczęły zaczęte w Bożmowie, ale na krótkich odcinkach. Jest to dobre, ale bardzo bym prosił, żeby tak co roku takie krótkie odcineczki, a dojdziemy faktycznie do tego, że ta woda będzie miała gdzie odchodzić, bo wie pan, że Bożmowie jest naprawdę w trudnej sytuacji. Jeżeli przyjdzie duża woda, że tak powiem, no to jesteśmy zalewani, a te rowy mamy naprawdę zamulone. Bardzo proszę, żeby pan te sprawy pilotował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Wiesław Grębosz. Jestem ja do pana Adama, radnego powiatowego. Panie Adamie, tutaj kolega już, Michał tam nadmienił to przejście. Jak mówię, każdy upomina się niby o swoją, ale jeżeli radny, to o całą gminę też. Czy coś panu wiadomo, no przejście przejściem, ale tam mi brakuje kawałek chodnika do tego dino na tej ulicy Pacanowskiej. Żeby to jakoś to bezpiecznie mogli przechodzić i to przejście też, żeby nie było na przykład, jak to wszyscy zauważamy, rondo jest i przy rondzie od razu 3 metry od ronda i samochód większy dojeżdża i zastawia całe przejście i się to blokuje. To bym prosił o zorientowanie się, ale chyba, że pan już wie coś na ten temat, na ten temat tego chodnika i tego przejścia. Dziękuję. Dziękuję. Głos jeszcze zabierze pan Marian Strzelecki. Bardzo proszę. Marianie, słyszymy się? Proszę, pan Marian Strzelecki, proszę włączyć mikrofon. Tak, przepraszam za niewłączenie. Panie Adamie, jeszcze w kwestii uzupełnienia tego, co koledzy tu sygnalizują, przejścia dla pieszych na ulicy Pacanowskiej, bo tu mieliśmy spotkanie jesienią. Byli przedstawiciele starostwa, był przedstawiciel starostwa, byli przedstawiciele powiatowego zarządu dróg i myśmy mieli wszystko ustalone. I spodziewaliśmy się wszyscy, że to przejście zostanie ogarnięte jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec roku 2020. No i jak to spotkanie tam się odbyło, na wizji lokalnej byliśmy również, radni miejscowi nasi i z przedstawicielami starostwa. I słusznie tutaj zwracamy panu uwagę na to, żeby to upomnieć się o to, bo to jest rzeczą bardzo pilną. Dziękuję. Dziękuję. Nie mamy dyskusji. Bardzo proszę, oddaję głos panu radnemu powiatowemu, panu Adamowi. Postaram się odpowiedzieć na przedstawiane pytania, propozycje wniosków. Po pierwsze, most w Podborku. Zresztą sama nazwa Podborku. Podborek należy pod gminę Rytwiany. Most, jeżeli otrzyma starosta środki, a był już u marszałka w Kielcach, był również w Warszawie odnośnie zabezpieczenia środków. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma odpowiedzi. W budżecie starostwa środki są zapisane, jak również gmina Rytwiany będzie również partycypowała w odbudowie tego mostu. Dokumentacja jest już wydana i się uprawomocniła. Jeżeli tylko będzie informacja odnośnie środków, będzie ogłoszony przetarg i sądzę, że w tym roku ten most powinien, jak to mówią, zostać odbudowany. To, co rozmawiałem z panem dyrektorem, zresztą i ze starostwami, przepraszają o utrudnienia i rozwiązanie odnośnie przejazdu, to co zresztą poruszał tutaj radny pan Szerecki i inne osoby. Rzeczywiście ja również proponowałem, aby przejazd był zrobiony poprzez zasypanie tej wyrwy i sądzę, że spełniałoby to bezpieczeństwo, a zarazem nie byłoby takiego utrudnienia przejazdu. Ale jest takie rozwiązanie, jakie jest i sądzę, że ono będzie musiało nadal
funkcjonować. Tyle co chyba odnośnie mostu. Druga sprawa odnośnie odśnieżania. Sądzę, że Państwo znają informacje co do zaliczenia gminy Oleśnica do kategorii odśnieżania gminy. Ona znajduje się w 5-6 standardzie. Samochody wysyłane w ramach piaskowania wykonują w miejscach zagrożenia, to jest zakrętne podjazdy, zjazdy czy nachylenia dróg o powyżej 4% zatoki autobusowe. Przy odśnieżaniu po prostu samochody są wysyłane po ustaniu opadów do 4 godzin. Przy intensywnych tych opadach w ten czas wynikły jakieś tam zagrożenia, są uruchamiane samochody i odśnieżają nam jezdnie. Tyle co w ramach tej informacji od dyrektora, drogi w linii jakiejś takiej prostej nie są posypywane. Także, że no takie są standardy. Jeżeli w tym temacie można byłoby coś proponować, to ja bym widział, aby służby powiatowe i gminne, pan burmistrz czy pan starosta, przy udziale oczywiście nas radnych, można byłoby negocjonować inne rozwiązania. Jest to propozycja i sądzę, że można się spotkać i ten temat w jakiś inny sposób uregulować. Może też tak woli informacji, zarząd dróg za miesiąc styczeń już wydał 104 tysiące złotych. Są to ograniczone środki, bo te środki są zapisane w wielkości 47 tysięcy miesięcznie w okresie zimowym. Są to nieduże środki, dlatego może są takie też i ograniczenia. Jeżeli są jakieś zagrożenia na poszczególnych miejscowościach, no, prośba taka ze strony dyrektora zarządu, aby można to zgłaszać do gminy, czy też, jak się to mówi, radni mogli bezpośrednio zgłaszać to właśnie do zarządu dróg. Sprawa tutaj drogi Szczelce-Budy, czy Szczelce-Słówczycy. Dziękuję, bo tyle co znam, to tutaj kolega radny ze Szczelec już to zgłaszał do zarządu dróg. Zresztą myśmy wcześniej również w tym temacie rozmawiali, zresztą pan wójt dość też zabiega o to, aby ta droga była odbudowana. Ona na dzień dzisiejszy no, jest w takim stanie, że no, chyba gorszej drogi nie ma. Dlatego też już rozmawiałem z panem dyrektorem. Sądzę, że należałoby zorganizować spotkanie z władzami starostwa gminy i przy jakimś takim wsparciu należałoby doprowadzić do tego, aby ta droga mogła być odbudowana. Znam ten problem, zgłaszałem i sądzę, że wspólnie no, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby ta droga została odbudowana. Zresztą nie sama droga, bo tam się też rozchodzi o most na rzece Strugi Strzeleckiej. On by musiał być również wymieniony. Ja mówię, jestem otwarty na spotkania i sądzę, że najlepszym rozwiązaniem by było, żeby jednak wspólnie z władzami gminy i powiatu ten temat już w jakiś sensie określić, kiedy zostanie ta droga odbudowana. Odnośnie zgłoszeń o poczyszczenie rowów, nie tylko w Pieczonogach, ale również już w ubiegłym roku było to robione w Szczelcach, zresztą zostanie tam dokończone sprawa oczyszczenia poboczy i odmulenia rowu i w innych miejscowościach. Takie wnioski, które są w okresie wiosennym wspólnie z służbami powiatu, będziemy się starać spotkać i te sprawy w zakresie oczyszczenia rowów, poboczy, usunięcia zwisających gałęzi, zarząd będzie się starał, aby w ramach posiadanych środków te rzeczy usunąć.
odnośnie drogi przy drodze Kępie, poczyszczenie rowu, oznakowanie. Ta droga została również wytypowana do remontu czy odbudowy i właśnie w ramach tej odbudowy też sprawy jak rowy, pobocza czy oznakowanie powinno być to uzupełnione. Odnośnie przejścia tutaj na drodze Pacanowskiej, zresztą tutaj jak pan radny Strzelecki mówił, że było takie spotkanie, znam tą sprawę też i no, zachodzi tam konieczność wybudowania określonego odcinka chodnika i wykonania dodatkowo przejścia nad sklepem Dino. Sądzę, że kiedy będzie taka wizytacja ze strony Zarządu Dróg w okresie wiosny, sądzę, że ten temat na miejscu powinniśmy jeszcze raz konkretnie zadecydować, kiedy zostanie to uzupełnione. Odnośnie bezpieczeństwa przejazdu tutaj ulicy Ogrodowej Staszowskiej. Ja swego czasu miałem takie propozycje. Nie wiem, czy one by były nadal aktualne, ale sądzę, że jeżeli by można było się spotkać wspólnie, moglibyśmy te propozycje wniosków zaproponować, jeżeli by gmina, nawet może i powiat wyasygnowały środki, można by ten problem rozwiązać. Odnośnie tutaj radny Kawa pogodzenia rowów, ja mówię, że w ramach tych środków na określonych jakichś odcinkach dyrektor mówił, że zostaną te rowy pogłębione, udrożnione. Chyba takie. Zresztą wszystkie te propozycje przekażę dla zarządu dróg i na komisji, aby komisja wspólnie ze starostwem, znaczy starostami mogły te sprawy rozpatrzyć i odnieść się, kiedy można byłoby oczekiwać na ich wykonanie. Odnośnie drogi Staszów-Stopnica i strefy w Grzybowie. Co do tej strefy nie umiem odpowiedzieć. Będę się starał zasięgnąć o informację, co by było już od Urzędu Miasta. Natomiast droga Staszów jest realizowana w odcinkach. Ostatnio zostało tu zrobione Sielec Grzybów. Zresztą później jeszcze zostało to wydłużone w samym Grzybowie. To, co rozmawiałem z wicemarszałkiem, są określone plany. Po prostu no, tylko rozchodzi się o środki. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej wyższej informacji. Tyle wszystkiego. Są też jakieś, nie udzieliłem jakiejś informacji. Dziękujemy bardzo. Czy odpowiedzi Państwa usatysfakcjonowały? Jeżeli Pan Adam pominął jakieś pytanie lub... No bardzo proszę o zgłoszenie. Nie? Proszę. Mamy, aha, mamy, tak. Bardzo proszę, pan radny Wiesław Czupryn. Panie Adamie, tutaj powrócę do ulicy Pacanowskiej. Pan mówi, że na wiosnę będzie to spotkanie na miejscu, na tą tak zwaną wizję lokalną. Mieliśmy to już. Liczyliśmy na to, że to zadanie zostanie zrealizowane przed okresem zimowym. No nikt się nie spodziewał, że będzie taki śnieg, no ale ludzie mają utrudnienie, jak jeżeli idą tamtą stroną i później no muszą dość głęboko wejść na jezdnię, a jezdnia też jest, nie jest odśnieżona, no i jest to niebezpieczeństwo, a ulica Pacanowska jest obciążona dość sporym ruchem, ruchem i samochodów osobowych, jak i ciężarowych. A jeżeli chodzi o ten chodnik, tam jest niewielki odcinek. Sklep Dino dostał dopuszczenie do otwarcia warunkowe, że uzupełnią, tylko nie wiem do jakiego terminu. Oni mieli to uzupełnić, ten chodnik. I tak się będą teraz pewnie ślizgać w terminach, żeby jak najdłużej, no bo to dla nich są koszta. A bezpieczeństwo ludzkie jest moim zdaniem ważniejsze jak te ślizganie.
Także ja bym tam bardzo prosił, żeby tam poruszyć to. Ja zasięgnę informacji, jeżeli to, co kolega radny powiedział, co do uzupełnienia w ramach tej inwestycji jeszcze DINO, sądzę, że powinni to wykonać, jeżeli takie były zapisy w ramach uzgodnień. No, postaram się te sprawy bliżej zainteresować. Dziękuję. Głos zabierze radna pani Jadwiga Kozioł. Bardzo proszę. Dzień dobry. Panie Adamie, ja bardzo proszę o interwencję. Nie wiem, czy to u pana dyrektora rejonu dróg, czy może w Urzędzie Pracy. Chodzi mi o śmieci konkretnie przy drogach powiatowych. Mamy multum śmieci. Gmina Rypiany pięknie zbiera sobie, widzę, idą pracownicy, zbierają. A u nas śmiecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny pan Piotr Płatos. Ja, panie Adamie, odnośnie tego dziecka niechcianego. Czy jesteśmy niechciani, nielubiani, czy mamy po prostu taką małą siłę przebicia, jako że pan jest jeden, no to nie ma się kto o nas upominać. Tak na marginesie powiem, że jeśli oddajemy w głosowaniu na obcą osobę, mam tu na myśli panią z sąsiedniej gminy, 80 bodajże głosów, a naszemu drugiemu kandydatowi brakuje dosłownie parę, żeby nas tam reprezentował, no to też, że tak powiem, powinno zastanowić mieszkańców, no na kogo głosują. Dziękuję bardzo. Proponuję o bliższe spotkania na ten temat. Możemy sobie bliżej jeszcze coś porozmawiać. Dziękuję bardzo. A jeszcze mamy, zgłosił się do dyskusji, bardzo proszę, pan radny, pan Marian Strzelecki. Tak, zgłosiłem się, dziękuję bardzo. Panie Adamie, jeżeli chodzi o ten istniejący stan rzeczy na przejeździe na Podwórku, to co teraz w tej chwili jest, to jest nauka kierowców tworzenia bezprawia. Bo przecież wszyscy, co tam znają temat, to wiedzą doskonale, żeby przejechać przez ten bypass tak zwany utworzony przez służby, to trzeba złamać 3 znaki drogowe, prawda? I ten stan rzeczy już się utrzymuje 2 lata prawie. I to jest nauka ludzi uczenia bezprawia. Bo jadąc tym samochodem w kierunku Rydwian przez ten stan rzeczy, to trzeba złamać, tak jak mówię, te 3 znaki drogowe, przejechać na drugą stronę, dopiero jesteśmy. Młodzi kierowcy i dzieciaki widzą i uczą się bardzo szybko. Nic dziwnego później, że sytuacja na drogach jest nie do ogarnięcia, no bo jak tu się uczy przez 2 lata bezprawia, no to jak taki kierowca wejdzie mu w nawyk ten przejazd i to łamanie bezprawia, no to ich znaki też się nie liczą i jest na drogach to, co jest. Natomiast ja tutaj usilnie podtrzymuję to swoje stanowisko, że tam wystarczy 3 patelnie jakiegoś klinca wsypać i puścić. I puścić i nie prowadzić wojny z narodem, tylko iść na współpracę z narodem. A starostwo niech się stara o środki nawet i w Brukseli. A tymczasem niech to idzie udrożnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny pan Konrad Guła. Dzień dobry, jeszcze mam tutaj pytanie do pana Adama i taką prośbę, bo tutaj było kilka zaproszeń, jeżeli chodzi o pana starostę i żeby w końcu przyjechał na spotkanie i spotkał się z szanowną radą tutaj z Oleśnicy, żeby zaszczycił swoją obecnością, bo nawet nie wiemy, jak pan starosta wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan Adam zabierze głos jeszcze od nas? Na zaproszenie na pewno będzie od pani przewodniczącej. Będę rozmawiał z panem starostem. Na pewno przekażę też wszystkie te uwagi. I jeżeli by był obecny, na pewno postara się o udzielenie bliższych jeszcze informacji. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze
chce wziąć udział w dyskusji? Nie mamy. Pani Przewodnicząca, to bym proponował, żeby na najbliższą sesję dla Pana Starosty wystosować zaproszenie. Dobrze, wniosek przyjęty. Mogę? Bardzo proszę. Ponieważ były też pytania do mnie, w związku z tym proszę odpowiedzieć. Pierwsza taka uwaga, no to jest to, co powiedział pan Adam Siekierski, radny Rady Powiatu, most pod Borku, w związku z czym gmina Rytwiany i mówienie o tym, że gdyby to było w gminie Rytwiany, to byłoby zrobione, no tutaj akurat jest nietrafne. Druga kwestia dotycząca spraw powiatowych to droga łącząca Strzelce z Suwczycami. Moja sugestia i to jest efekt też rozmowy z tymi młodymi ludźmi, którzy tam chcą się budować, jest taka, żeby na teraz ten odcinek po prostu utwardzić. W tej chwili robi się drogi utwardzone już technologią taką bardziej nowoczesną, rozkładarką. One są naprawdę przejezdne, bo na dziś potrzebna jest droga po to, żeby łączyła te miejscowości, to jest raz. A druga sprawa, żeby można tam było dojeżdżać na place budowy, bo jeden dom jest gotowy, kolejne trzy mają tam inwestycje być realizowane. Dlaczego też mówię o tym, żeby na tym na początek poprzestać? Bo przymierzamy się do kanalizacji i gdyby udało się ten projekt zrealizować, to główny kolektor ze Strzelec do Suwczyc prawdopodobnie poprowadzilibyśmy tą drogą. Ona nie jest zbyt szeroka, w związku z tym dzisiaj, gdybyśmy chcieli zrobić tam drogę asfaltową, na pewno potem byśmy mogli trochę tego żałować, bo to jest odcinek chyba ponad kilometr. A więc na początek zrobić drogę tłuczniową, to jest tańsza wersja. Ci, którzy tam się budują, będą mogli spokojnie dojeżdżać. Gdybyśmy robili tam kolektor, no to szkody byłyby niewielkie na tej drodze tłuczniowej, a potem dopiero przejść do zrobienia konkretnej asfaltowej drogi, która by te dwie miejscowości połączyła. To taka moja sugestia i myślę, że kiedyś sobie o tym porozmawiamy. I teraz kwestia kanalizacji i wody na ulicy Brzozowej. Ja z tym państwem jestem w kontakcie, także o tym rozmawiamy. Oczywiście zawsze jest tak, że ktoś musi chwilę poczekać i dzisiaj nie jesteśmy w stanie, mając przed sobą też kwestie proceduralne, natychmiast tam, gdzie ktoś zaczyna budować, jechać z wodą i z kanalizacją. Nawet ze środowiska Oleśnickiego. Ja słyszę słowa krytyki, że biegamy z tą wodą i kanalizacją po całej Oleśnicy, ale niemniej uważam, że tam, gdzie pojawia się wola zabudowy jakiegoś rejonu, z tą wodą i kanalizacją jedziemy, czego przykładem jest chociażby ulica Południowa i na razie umownie określana Brzozową, a propozycja nawet jest od mieszkańców, to była ulica Sosnowa, gdzie i wodę i kanalizację zrobiliśmy i tam już są, tam jest chyba, nie wiem, 6 czy 7 domów pobudowanych, jeszcze nie zamieszkały. A więc ja nie gwarantuję, że ci państwo będą mieć wodę i kanalizację zanim zamieszkają, ale pewnie mniej więcej w tym samym czasie. A to jest dobro, które no nie dotyczy wszystkich, bo chociażby na te kanalizacje wiele miejscowości ciągle jeszcze czeka. A więc postaramy się, żeby ten rok może zahaczyć przyszłego, żeby tam te inwestycje zrealizować. Co jeszcze? Tutaj pan Piotr mówi o tej przepychance. To nie chodzi o przepychankę, panie Piotrze. Częścią koncepcji rozwiązania problemu skrzyżowania ulicy Szkolnej, Ogrodowej i Staszowskiej były alternatywne drogi, alternatywne możliwości komunikacyjne, które ja gwarantuję, że w wielu procentach czy w dużym stopniu
to skrzyżowanie rozładowały. Dlatego, że w tej chwili od strony Sówczyc można spokojnie sobie obok oczyszczalni pojechać ulicą Wrzosy, a tej drogi nie było, przynajmniej na sporym odcinku. Można sobie pojechać od strony Oleśnicy ulicy Zakościele na przykład, czy w ogóle tego rejonu, drogą koło cmentarza, której nie było. Można pojechać drogą, którą zrobiliśmy, tutaj była sugestia pana Mariana, ja za tę drogę oberwałem bardzo, ale to nie była moja samowola, że ta droga jest pobudowana od tak zwanego Kaczeńca do ulicy Szkolnej i naprawdę wiele samochodów, które kiedyś jechałyby może przez te centralne ulice Oleśnicy, objeżdża tamten. Także my to trochę rozładowujemy, co nie znaczy, że rozwiązanie, o którym się mówi, jest niepotrzebne. No jest potrzebne. Tak trochę może humorystycznie, jak pan mówi o przepychaniu. No pan jest młodszy, to ma pan szansę przepchnąć. Ja już jestem trochę starszy, ale myślę, jeśli powiat będzie miał taką wyraźną wolę, my na pewno nigdy nie powiemy, że nie chcemy w tym uczestniczyć. Oczywiście, że chcemy. To tak, chyba tyle odnośnie tych pytań, które tutaj były. Co do ulicy Pacanowskiej, ja Państwa informowałem, że realizacja tej inwestycji, jeżeli chodzi o chodnik, była blisko. I DINO nie przyjęło od początku takiej strategii, że chce się tylko ślizgać. Nie, DINO chciał ten chodnik zrobić. Natomiast spotkało się z sytuacją taką, która nie pozwoliła tej inwestycji zrealizować. Jakie kolejne działania podjęło DINO, żeby wywiązać się przy tym problemie, no to próbujemy to ustalić i na razie jakoś trudno taką informację wiążącą uzyskać. Ale to nie jest tak, że oni od początku założyli, że powiemy, że zrobimy, a nie zrobimy. To wszystkie dokumenty praktycznie mieli gotowe. Panie burmistrzu, w ramach sprostowania, ma pan rację, że most jest na gminie Rytwiany, ale w gruncie powiatu i grunt jest odpowiedzialny. Ale nie, to ja nie przeczę, że to jest powiat. Tylko pan mówił, że gdyby taki problem mostu był na gminie Rytwiany czy Szydłów, ja rozumiem, że chodziło o drogę powiatową na takich gminach. No sugerując jak gdyby, że ta droga, zresztą pan Adam też tak to zrozumiał, jest w gminie Oleśnica. Nie jest w gminie Oleśnica. Mieszkańcy gminy Oleśnica korzystają bardzo dużo. Nie, to są... jest zupełnie... Dlatego każdy się upomina. Z mieszkańców kto korzysta. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie ma jakieś wnioski, zapytania? Nie mamy dyskusji. Ja ze swojej strony panu Adamowi bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za udział w naszej sesji. Mam nadzieję, że wszystkie te zapytania, wnioski, które kierowane były do pana Adama, zostaną przekazane władzom starostwa, będą tematem rozmów i zostaną zrealizowane w całości. Ja bardzo dziękuję. Dobiegliśmy do ostatniego punktu naszego porządku obrad, zakończenie obrad sesji. Bardzo dziękuję wszystkim za udział. Kogo mamy? Bardzo przepraszam. Mamy jeszcze zgłoszenie. Pan Marian Przelecki. Bardzo proszę, panie Marianie. Tak, jeszcze raz ja chciałem prosić o głos. Dużo mówiliśmy na komisjach i na dzisiejszej sesji na temat odśnieżania. Ja ze swojej strony bym chciał podziękować wszystkim mieszkańcom Oleśnicy, przy których po sesjach jest chodnik i mieszkańcy tutaj z zaangażowaniem i poświęceniem wypełniają ten ustawowy obowiązek i odśnieżają to codziennie i systematycznie, w ten sposób przyczyniając się do wzrostu bezpiecznego przejścia przez te chodniki. Bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom dziękuję, w szczególności zaś mieszkańcom ulicy Zakościele, mieszkańcom ulicy Rynek Pacanowskiej i wszystkim pozostałym, bo to jest naprawdę uciążliwy obowiązek. Póki co ustawa nakazuje to odśnieżanie, mieszkańcy się super z tego obowiązku wywiązują. To chciałem jeszcze dołożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę, radny pan Piotr Płatos. Ja myślałem, że tak powiem, część pytań do pana Adama to była, a że będziemy dalej pytać o innych. No i ja mam jeszcze parę pytań. Mam pytanie do, nie wiem, czy to do pana burmistrza, no generalnie odnośnie takiego tematu bym chciał tego odśnieżania jeszcze zabrać głos. Mamy część takich pustostanów, gdzie no sąsiedzi, że tak powiem, obok mieszkający, no nie wszędzie odśnieżają ten odcinek, no bo twierdzą, że to nie ich i dlaczego mają odśnieżać, mają rację. I mamy część jak gdyby budynków niezamieszkałych, gdzie ktoś tam wyjechał i że tak powiem, w okresie zimowym nie mieszka. Między innymi to jest ten chodnik od ulicy Staszowskiej w stronę szkoły, ten bardzo wąski, załóżmy do Dino, gdzie starsze małżeństwo mieszka i od ulicy Gęsiej i praktycznie oni muszą szuflować przez całe podwórko, długość podwórka, czyli praktycznie do ulicy Krótkiej. No mają taki, że tak powiem, w takim wieku są, że no młody się nie zawsze do tego by zabrał. Generalnie czy nie uważacie Państwo, czy Pan Burmistrz, że na tych odcinkach, przy tych posesjach, no po prostu tym ludziom, którzy tam czy idą do Dino, czy do tej szkoły, no trzeba po prostu z urzędu, czy to jak to dawniej było z komunalki, kogoś podesłać i nie mówię o ręcznym szuflowaniu, tylko nie wiem, zakupie czy jakiegoś pługu do tego sprzętu, który jest, bo rozumiem, że mamy chyba kosiarkę taką jeżdżącą na czterech kołach i nie wiem, zakupienie takiego pługu i załatwia sprawę, no bo trudno, że od tego starszego małżeństwa oczekiwać, żeby oni to ten odcinek odśnieżali, no bo to jest po prostu w ich wieku niemożliwe. To by był taki jeden temat. Inny temat, mam do pana burmistrza pytanie, czy z urzędu żeśmy coś podziałali, żeby jakby regulację tej rzeki przez Oleśnicę płynącą, przynajmniej w tej chwili, jak mamy zrobiony ten odcinek od jednego mostu do drugiego, no zasługą tutaj jest, że tak powiem, pana za głową, czy pomysłem pana sołtysa uregulowanie tego odcinku małego, gdzie z posłem Kwitkiem bodajże temat był poruszony, no i udało się to w Wodach Polskich, jak widać, zrobić. Czy z urzędu piszemy, robimy coś, żeby ten odcinek, załóżmy, od mostu na Zarzeczu w kierunku oczyszczalni, załóżmy, za jednym podejściem zrobić, a ten, który zostanie tutaj od ulicy, no nie całej nawet, ale bodajże od przedszkola, do mostu na Żeromskiego, czy to za drugim razem by się nie udało, no generalnie ktoś tam musi wiedzieć o nas, że my taki problem mamy, i takie potrzeby, i czy piszemy, coś robimy w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, głos zabierze jeszcze Łukasz Kozłowski. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam taką prośbę do pana burmistrza. Panie burmistrzu, jakiś czas temu, no nie tak dawno, rozmawiałem z panem dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, i zgłosiłem konieczność podczyszczania rowu przy naszej drodze powiatowej tutaj od Oleśnicy do Strzelec jadąc. Chodzi o rów po lewej stronie, od tego przepustu, który jest pod drogą, no przed obwodnicą. I miałbym taką prośbę, no bo tak, ten rów jest w beznadziejnym stanie, jak tylko trochę popada, to wszystko wylewa, bo wiadomo, że z tej góry po lewej stronie wszystko schodzi do dołu. No tam też mamy, też taką sytuację mamy, że też będzie domek budowany. I moja prośba jest taka, żeby po prostu wesprzeć jeszcze moją prośbę, wiadomo, telefoniczną, jakimś pismem z gminy po prostu.
żeby to się zadziało. Znaczy pan dyrektor obiecał, że będzie to, postara się to wykonać, jak już powiadomo, zima się skończy i oczywiście przed tym, zanim rowy zarosną. Także to moja prośba, żeby mnie jeszcze poprzeć jakimś pisemkiem. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, głos zabierze jeszcze, kogo mamy? Wiceprzewodniczący Tadeusz Kawa, bardzo proszę. Ja tak nawiązując do tego, co powiedział pan radny Szczelecki, to należałoby podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy się angażują w odśnieżanie przed swoimi posesjami. Proszę państwa, panie burmistrzu, wczoraj usłyszałem taką informację w mediach, że w województwie świętokrzyskim w 2023 roku mają zniknąć wszystkie kopciuchy. Ja już to apelowałem i proszę jeszcze raz, żebyśmy naprawdę zabezpieczali jakieś takie środki, żeby pomagać mieszkańcom, żeby mogli sobie te piece ewentualnie wymienić, bo jak mówię, że z programu Czyste Powietrze jest to temat bardzo trudny. Jest taki temat jeszcze, panie burmistrzu, chciałbym, żeby urząd nam pomógł, po prostu nam mieszkańcom z Bożymowa, myślę, że z Podlesia też, no PGNiG odmówiło nam gratyfikacji miejscowości. No nie wiem, na jakiej to podstawie. Dzisiaj też miałem rozmowę z takim panem kierownikiem od tych spraw. Mówi, że no jest zaskoczony, jak PGNiG podchodzi do tej sprawy, ale myślę, że z urzędu może byśmy jakieś pismo wystosowali, żeby zweryfikowali to swoje stanowisko, bo naprawdę jest duże zainteresowanie w tym temacie. Tu się mówi o czystym powietrzu, a tu z drugiej strony się blokuje o gazyfikacji miejscowości. No ja takie rzeczy też nie mogę pojąć. Dlatego bym prosił może, że z urzędu byście jakieś pismo wystosowali o weryfikację tego stanowiska PGNiG. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mamy. Bardzo proszę, pan burmistrz oddaje głos. Co do chodników, więc rzeczywiście jest problem tych odcinków, które są nad posesjami niezamieszkałymi, z różnych względów zresztą. I problem tych odcinków, gdzie są osoby starsze. Ja nie wiem, o którym odcinku pan Piotr mówił, ale co do ulicy, powiedzmy od strony, od urzędu w kierunku Dino, to jednak nasi pracownicy tam pracują. To nie jest tak, że my tam nic nie robimy. I proszę ich zapytać, oni to na pewno potwierdzą. Bo rozumiemy sytuację, że jeżeli starsze małżeństwo ma, nie wiem, 120 czy 130 metrów do odśnieżania, to jest absolutnie niemożliwe, że oni to zrobią. Pomagamy. Przy czym, gdybyśmy chcieli pomagać na całej Oleśnicy, no to tak się zastanawiam, jakie są nasze możliwości, bo ktoś musi jechać koparką po to, żeby odśnieżać wtedy, kiedy jest śnieg oczywiście. A wiadomo, że o takie sytuacje chodzi. Następny bierze zamiatarkę, bo mamy zamiatarkę z napędem i rzeczywiście ona odśnieża. Ktoś trzeci siada do ciągnika i jeździ z piaskarką. No i panie, które tutaj są, ręcznie odśnieżają. Pewno, że najlepiej na ten czas trzeba byłoby zatrudnić 10 osób, które dostaną łopaty, ewentualnie inny sprzęt i będą to robić. Tylko no, to tak prywatnie może by skrzyknął nawet z ulicy, z kieszeni do ręki, ileś tam dał i to by się dało. Natomiast jeżeli chodzi o urząd, tak się nie da, bo nawet zatrudnienie na dzień kogokolwiek wymaga procedur, badań, dopuszczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może na sytuacje awaryjne trzeba przewidzieć wynajęcie firmy, która będzie miała za zadanie posprzątać i weźmie odpowiednią kwotę. Staramy się pomagać w niektórych miejscach, natomiast tak naprawdę jak się jedzie ulicami, no to jest naprawdę bardzo różnie się odśnieżyć to wszystko, co jest nieodśnieżone. No to tymi siłami możliwości nie mamy. Ale część rzeczywiście robimy, bo przecież są odcinki, gdzie nikt nie mieszka, chociażby centrum, chociażby ulice rynkowe, bo one nie mają nawet obok właściciela posesji, którego obowiązkiem byłoby, jak tutaj państwo podkreślacie, oczyścić ten chodnik.
Jest to rzeczywiście problem i być może on będzie narastał, bo cała specyfika tych ruchów migracyjnych polega na tym, że właśnie te centra, gdzie tych chodników jest najwięcej, gdzie komunikacja jest najbardziej rzeczywiście intensywna, no bo do centrum, przez centrum, jest coraz więcej pustostanów, bo ludzie wychodzą na zewnątrz i tam znowu czekają na wodociąg i kanalizację. Tak wygląda migracja wewnątrz samej Oleśnicy i pewno innych podobnego typu miasteczek. Co do Strugi Oleśnickiej, oczywiście tutaj chwała sołtysowi, że ten odcinek jest zrobiony, nie ukrywam, że to jest jego inicjatywa i tutaj ja podkreślam, jak ktoś coś robi, że robi. Przy czym jeżeli chodzi o cały odcinek, mieliśmy takie spotkanie kiedyś na moście w Sówczycach z przedstawicielami Wód Polskich, gdzie ja im prosiłem o to, żeby usiąść wspólnie i porozmawiać na temat rozwiązania naprawdę kompleksowego, bo kompleksowe rozwiązanie dla Oleśnicy, problemu Strugi Oleśnickiej zaczyna się na Brodach. Zaczyna się na Brodach z tego prostego powodu, że Struga Oleśnicka za oczyszczalnią, za mostem jest już tak zamulona, że dzisiaj przesunięcie czy udrożnienie odcinka od mostu na Zarzeczu do mostu przy oczyszczalni tylko przesuwa problem, bo nawet te betony, bo to jest kolejna sprawa, przebudowa, tutaj też myślę, że pan Adam sobie to gdzieś zanotuje, że przy najbliższej okazji należałoby przebudować przepust, bo to nie jest most, na drodze powiatowej od strony Rytwian w stronę Oleśnicy, bo tam są tylko trzy betony, nie wiem, być może 150. To porównajcie państwo, jaki jest most na ulicy Zarzecze, jaką ma przepustowość, a jaką przepustowość mają te trzy betony o kilometr dalej, gdzie wody przybyło. Chociażby z Burzówek, to jest duża woda. A więc to jest kolejna przebudowa i udrożnienie tego odcinka, który był parę lat temu udrożniany, ale wiadomo, że on co pewien czas wymaga konserwacji. Udrożnienie tego odcinka co najmniej do mostów, czy do pierwszego tego mniejszego mostu, bo idziemy stamtąd do oczyszczalni na ulicy Zarzecze. I takie rozwiązanie, rozumiem, że jest rozwiązaniem pełnym, kompleksowym. Ewentualnie, jeżeli nie, no to owszem, takie dla tego odcinka ulicy Węzła, ulicy Zarzeczy Żeromskiego, no to jest powiedzmy jakieś te 300-400 metrów w kierunku oczyszczalni, bo to jest największy korek. My wiemy, że w 2019 roku w maju to nawet nie mosty chyba były największym problemem, tylko problemem było to, co jest właśnie zaraz za tym drugim mniejszym mostem. Wrócimy do rozmów z Wodami Polskimi, ale to przede wszystkim ja myślę, że to oni są gospodarzami tej w cudzysłowie rzeki, a więc tej Strugi i to oni wiedzą, jakie są potrzeby, jeżeli chodzi o drożność, o przepustowość, o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. My zgłaszaliśmy też do strategii województwa, my jako gmina Oleśnica, taki punkt, który mówi o tym, że podjąć działania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, które będą łączyć wszystkie samorządy gminne i powiaty leżące nad Wisłą z tej strony w rozwiązaniach właśnie tego typu, o jakich ja mówię, po to, żeby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla wszystkich rejonów zwiększyć, bo to często nie zamyka się na obszarze gminy. To akurat się zamyka. Ale do tego potrzebne są Wody Polskie, bo to jest ich rzeka, powiat, bo to jest ich most, a jako trzeci partner my, bo to dotyczy naszej gminy, prawda? Ale właściciele. Ja będę ich o tym przekonywał i mam nadzieję, że jeżeli te zapisy w strategii województwa na najbliższe lata i na korzystanie z tej perspektywy finansowej Unii Europejskiej będą realizowane w formie konkretnych
projektów, konkretnych rozwiązań w dystrybuowaniu tych pieniędzy, no to ja myślę, że wtedy można przystąpić do rozwiązań kompleksowych. Ja byłbym naprawdę szczęśliwy, gdybyśmy zaczęli od Brodów i dojechali do Strugi Oleśnickiej aż pod pana, no, aż pod Stawy. Dobre nazwiska nie będę wymieniał. Także ta perspektywa jest dostrzegana, my o tym mówimy, my zgłaszamy, my pisemnie zgłaszaliśmy to i to do strategii jest zgłoszone. Myślę, że teraz, kiedy będą nowe środki, będziemy rzeczywiście przekonywać, żeby z nich skorzystać i przyjąć takie rozwiązanie, bo ono jest rozwiązaniem dla mnie kompleksowym. Co do gazu i Bożymowa, no, pewnie mówi to, co z reguły. To nie jest tak. Oni mają inne cele i dla nich rachunek ekonomiczny jest podstawą działania. My budujemy kanalizację, budujemy wodociąg. Tutaj bez urazy, bardzo często wbrew rachunkowi ekonomicznemu, co zresztą niektórzy nam zarzucają, ale ten rachunek ekonomiczny widziany dalej, ja to zawsze podkreślam przeciwnikom takiego działania, a więc rachunek, który polega na tym, że zostają młodzi ludzie u nas w Oleśnicy, wydaje mi się, że tym efektem jest zdecydowanie poprawiony i my to robimy. Ale PGNiG, on na to tak nie patrzy. Im albo się opłaca, bo tych potencjalnych odbiorców i tych metrów sześciennych, które oni zakupią, jest wystarczająco dużo i wtedy oni inwestują, albo z rachunku wynika, że musieli do tego dołożyć, oni po prostu nie inwestują. Ja w rozmowie z panem Tadeuszem kiedyś mówiłem, że spróbujemy ewentualnie przynajmniej rozpoznać, jak zachowują się inni inwestorzy. Mówiłem o Gaz-Systemie i to była rozmowa niedawno, dlatego nie miałem wczoraj, dzisiaj czasu, żeby spróbować samemu, ale jest też oddział Gaz-Systemu w Sandomierzu, bo tak po naszej rozmowie spojrzałem i być może ich zapytać, czy oni... Przepraszam, panie burmistrzu, już mam informację. ...detaliczną, bo tak to chyba się będzie nazywać, czy tylko główne przesyły. Jeżeli na tym rynku, który zakładam, że jest już rynkiem konkurencyjnym, są inne podmioty, które zajmują się sprzedażą gazu i budową linii służących do dostarczenia tego gazu, to być może z takimi firmami trzeba rozmawiać i ja tutaj jestem gotowy do takich rozmów. I jest jeszcze rozwiązanie inne, o którym też przy okazji po naszej rozmowie czytałem, budowa odrębnego zbiornika dla miejscowości pod zapotrzebowanie, które by w tej miejscowości było. To też nie tylko dotyczy to małych zbiorników dla jednego gospodarstwa, ale również dla kilku czy kilkunastu, to jest też podobno możliwe. Także to są rzeczy, o których możemy rozmawiać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, do dyskusji zgłosił się jeszcze radny pan Leopold Rup. Dziękuję. Ja do pana burmistrza. Chciałem zapytać, panie burmistrzu, co się zmieniło w przeciągu miesiąca, bo na poprzedniej sesji żeśmy zmniejszali obszar aglomeracji, chodzi mi o Bożymów. Wskaźniki były niedobre, a wchodzimy teraz na kanalizację, powiedzmy, taką jaką stałą, a nie te domówki. Czy mamy więcej chętnych, z czego to wynika? Halo? Tak, słyszę. Szana, nie zmieniło się nic. Nie zmieniło się nic w moim punkcie widzenia. Ponieważ ja po to, żeśmy tworzyli aglomerację na miarę możliwości, jakie wtedy były i wskaźników, które na to pozwalały, żeby w tych trzech miejscowościach budować kanalizację sieciową. To jest sprawa dla mnie jasna. I takie jest oczekiwanie, jeżeli chodzi o mieszkańców. Od zawsze alternatywą kanalizacji sieciowej były przydomowe oczyszczalnie ścieków w tych miejscach, w miejscowościach, gdzie kanalizacja sieciowa jest albo nieekonomiczna, albo niemożliwa do realizacji. Więc to się nic nie zmieniło. Można powiedzieć, że system zawsze był systemem hybrydowym. Zawsze był systemem hybrydowym,
ale fundamentem, czy podstawą, czy najważniejsze było to, żeby jak najwięcej gospodarstw przyłączyć do kanalizacji sieciowej. I ja zakładam, że w Bożymowie, przynajmniej wzdłuż głównej drogi, jedną podstawową nitką kolektora głównego i niewieloma odgałęzieniami możemy zabezpieczyć przyłączenie się do tej kanalizacji dla większości gospodarstw w Bożymowie. Przynajmniej tych leżących wzdłuż głównej drogi, a większość leży wzdłuż głównej drogi. I to się nie zmieniło. Natomiast no przecież pan doskonale rozumie, że to, że Bożymowa nie ma w aglomeracji teraz, tak zakładam, po akceptacji samorządu województwa i ministerstwa w nowej aglomeracji, to dlatego, że to było prawnie niemożliwe. Gdyby to było prawnie możliwe, ja bym nigdy nie sugerował wyłączenie Bożymowa, Suwczyc i Strzelec z aglomeracji Oleśnica. Nigdy bym państwu tego nie sugerował. Natomiast jeżeli prawo na dzisiaj i wskaźniki, które są do osiągnięcia, one są zresztą wytyczne i Wody Polskie nad tym czuwają, kazało nam zrobić to, co zrobiliśmy, to po to, żeby obronić aglomerację, a jednocześnie, jeżeli takie możliwości będą, to wykonać kanalizację w tych miejscowościach sieciową, bo pyta pan, co się zmieniło w Bożymowie, no to powinien pan zadać pytanie, co się zmieniło w Suwczycach i w Strzelcach, bo też ich nie ma w aglomeracji. A to nie znaczy, że my tam rezygnujemy z kanalizacji sieciowej. To są kwestie proceduralne, prawne, które no, tak to jest we współpracy burmistrza i rady, że ja nie jestem w stanie państwu przekazać 100% wiedzy na określone tematy, bo musielibyśmy siedzieć dniami, bo ja tę wiedzę zdobywam, moi pracownicy, od lat, miesięcy poprzez dziesiątki, setki tysięcy rozmów. I tak jak ja ufam, że państwo działacie w interesie gminy, to zakładam, że państwo powinniście ufać, że to, co robimy, też robimy w interesie gminy. I nic się, panie Leszku, nie zmieniło. Jeżeli będzie możliwość zrobienia tej kanalizacji w Bożymowie, to nawet pamięta pan, że robiąc kanalizację na Wojnowie, zaciągnęliśmy ją do końca Wojnowa i przepompownia, która jest na Wojnowie, jest budowana z opcją nie tylko dla tych kilku domów, które są za przepompownią, czy kilkunastu w sumie, ale również dla Bożymowa. Strategia ciągle jest taka, że kanalizacja sieciowa. Alternatywą, tak jak mówię, są przydomówki i ewentualność niemożliwości zdobycia pieniędzy na sieciową kanalizację, a możliwość zdobycia na przydomowe. To zawsze będzie elastyczne i dzisiaj rozliczanie, co ja mówiłem miesiąc temu, dwa, to wie pan, cel jest zawsze ten sam, ale to tak jak ktoś by rozliczał mnie i państwa, że przyjmujecie państwo budżet 29 grudnia, a pod koniec roku już z tego budżetu jak gdyby niewiele zostaje, bo w ciągu roku dokonujecie państwo swoimi decyzjami kilkudziesięciu co najmniej zmian. I są tacy, którzy mówią, że rozwalacie co chwilę budżet. A więc czy państwo robicie to na złość? Robicie, bo okoliczności się zmieniają. Bo dostajemy refundację, bo dostajemy nowe środki, bo wprowadzamy nowe zadanie, bo są inne perspektywy. No, to jest życie. Panie burmistrzu, nie chodzi o rozliczanie, tylko po prostu chcemy wiedzieć, jak to wygląda, no bo miesiąc temu o czym innym żeśmy rozmawiali, teraz co inne robimy. No to dlatego, że mamy prawo chyba wiedzieć, o co tu chodzi. Owszem, ale wtedy rozmawialiśmy o przedsięwzięciu prawnym, czyli konieczności aktualizacji aglomeracji Oleśnica. Bo takie jest obligo prawne. I kiedy my przystąpiliśmy zgodnie z obowiązującym prawem do aktualizacji tej aglomeracji, w oparciu o nowe wytyczne i wskaźniki i nową rzeczywistość w tych miejscowościach, to okazało się, że my tych wskaźników tam nie osiągamy. Z bardzo prostej przyczyny, o której ja państwu mówiłem. Aglomeracja jako całość, gdzie porównujemy kilometry
kanalizacji i liczby mieszkańców, albo bardzo precyzyjnie to, co teraz wyraźnie zalecono i do czego nas zobowiązano, aglomeracja jako odrębne miejscowości. I to już jest sytuacja zupełnie inna, bo miejscowość, która ma swego rodzaju nadwyżkę we wskaźniku, nie może tą nadwyżką podzielić się z miejscowością, w której jest deficyt wskaźnikowy. Każda miejscowość działa odrębnie. I ten Bożynów, Strzelce, Suwczyce z Oleśnicą, one wskaźnik osiągały, samodzielnie nie osiągają. I tyle, ale będziemy starać się, żeby wykonać kanalizację sieciową w tych miejscowościach, tym bardziej, że nie tylko przypompownia, akurat w przypadku Bożynowa, również budowana była dla, w przypadku Wojnowa była budowana również dla Bożynowa, ale oczyszczalnia ścieków budowana jest z potencjałem takim, który zapewni odbiór ścieków od mieszkańców z tych trzech miejscowości również, a więc z Bożynowa, Suwczyc i ze Strzelec. A więc tu się nic nie zmieniło w sensie strategicznym, w sensie taktycznym zmienia się bez przerwy, bo Państwo wiecie, że w życiu chcecie zbudować dom, a po drodze koncepcje budowy tego domu wielokrotnie się zmieniają. Dziękuję. Panie burmistrzu, odnośnie tej drogi, bo zapomniał Pan mi potwierdzić, tej prośby, jakieś pisemko do powiatu. Odnośnie tego rowu przy drodze powiatowej w kierunku Strzelec, mówię od tej obwodnicy, jakby jeszcze. Łukasz, mówię po imieniu. Tutaj problem jest nie tylko tego rowu, dlatego że woda, która jest w tym rowie, ona musi popłynąć dalej. I ona dopływa do strugi strzeleckiej przez prywatne działki. Na wysokości mniej więcej, idąc od Strzelec, mijamy obwodnicę bodajże i skręcamy w lewo. I teraz, jeżeli nawet ten rów podczyścimy tutaj, to w przypadku dużych opadów, jak nie będziemy mieli do strugi strzeleckiej drożnego dojścia, to nam niewiele zmieni. W przypadku mniejszych opadów tak, ale okej, czyścimy. Znaczy powiem tak, panie burmistrzu, że z sołtysem sołectwa Strzelce no będziemy pracować właśnie też nad tym tematem tego rowu do strugi, od drogi powiatowej do strugi strzeleckiej, bo tak, on jest przede wszystkim dosyć bardzo zarośnięty tymi drzewami i tak dalej, ale będziemy też nad tym pracować, żeby też w przyszłości coś w tym kierunku zrobić, żeby też go udrożnić. Okej. Tylko znów mówię, od strugi strzeleckiej do Strzelec. Bo od Strzelec do Drugiej Strzeleckiej z opcją taką, że połowę końcową tego odcinka będzie mieć niedrożną, zmienimy tylko niewiele. Słucham. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan Marian Strzelecki. Tak, dziękuję za udzielenie głosu. Pan burmistrz nasz wspomniał tutaj o inwestycji przez Kaczyniec Wielkie Łąki i mam taki wniosek do radnego naszego powiatowego, pana Adama Siekierskiego, aby wspomniał powiatowemu inżynierowi ruchu drogowego, że tu się troszkę sytuacja nam rozwinęła w sensie tej nowej inwestycji i bym prosił o wystąpienie z wnioskiem o oznakowanie tego. Tych skrzyżowań łączących tą nową drogę, to jest skrzyżowania na drodze prowadzącej na Wólkę i również skrzyżowania z drugiej strony na ulicy Szkolnej, bo na chwilę obecną to te dwa punkty są według prawa drogowego traktowane jako skrzyżowania równorzędne, prawda? I według mnie no to już jak większość tych skrzyżowań na terenie gminy jest oznakowana i oznakowanie posiada, ze wskazaniem na pierwszeństwo przejazdu, to należałoby również tutaj to pierwszeństwo przejazdu narzucić znakami drogowymi, bo na chwilę obecną to sytuacja taka jest, że jadąc z Wólki w stronę Oleśnicy, ta nowa droga, kierujący pojazdem przez tą nową drogę, ma pierwszeństwo przejazdu, bo jest z prawej strony, prawda? I reguła prawej ręki tutaj wskazuje na to, że
że pierwszeństwo wyjazdu ma tutaj ten wyjeżdżający z tej drogi z Kaczeńca. Natomiast logika by wskazywała na to, żeby jednak ta droga wiodąca z Wólki do Oleśnicy miała tutaj prymat i ona powinna mieć pierwszeństwo przejazdu, bo jest drogą ważniejszą i bardziej natężenie ruchu jest tutaj większe jak na tej drodze nowej. I ta sama sytuacja jest na ulicy Szkolnej, prawda? Jadąc ulicą Szkolną w stronę Wojnowa, to reguła prawej ręki nakazuje ustąpienie pierwszeństwa przejazdu wyjeżdżającym z ulicy Wesołej. I to bym prosił, żeby pan Siekierski powiatowemu inżynierowi ruchu drogowego wskazał, że te punkty należy oznakować i nadać im pierwszeństwo, żeby to miało logikę. I natomiast jeszcze do pana Adama, do pana, przepraszam, burmistrza naszego mamy pytanie. Ja tu sygnalizowałem na komisjach, że mieszkańcy ulicy Zakościele pytają w sprawie oświetlenia nowego na ulicy Zakościele. Bym bardzo prosił o przekazanie informacji za pośrednictwem kamery, jak ta sprawa związana z modernizacją oświetlenia na ulicy ma się na chwilę obecną i kiedy należy się spodziewać jakichś rozwiązań w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny pan Piotr Płatos. Ja jeszcze odnośnie tej regulacji rzeki. Może panie burmistrzu, sposób sołtysa byłby dobry, bo jeśli pan mówi, że no, że tak powiem, sygnał był do województwa, no tam jest tych gmin z takimi problemami bardzo dużo. A sposób burmistrza, ja stąd dopytuję, bo byłem przy rozmowie z posłem Kwitkiem, jak sołtys zaczepił go w Staszowie i powiedział tak, że zresztą ja to potwierdzałem, bo kiedyś żeśmy na sesji mówili o tym. Poseł Kwitek powiedział, że są pieniądze na takie cele, powiat Buski dostał, trzeba przyjechać, pójdziemy do Wód Polskich, no i to się uda zrobić. No i udało się, jak widać. I moja sugestia jest taka, może po prostu tego posła Kwitka zaprosić, ewentualnie jechać, umówić się i mając takiego mecenasa w tej sprawie na miejscu, no to uważam, że może to jest taka droga trochę bokiem, ale ważne, żeby był cel, zrobiony i temat załatwiony. I miałbym jeszcze pytanie odnośnie Domu Kultury. Ile razy wykonawca fakturował już za tą robotę i czy pan zamierza przedłużyć po raz kolejny umowę? No bo jak widać na pewno do końca marca bodajże chyba pan wspominał, że to przedłużenie zostało, że tak powiem, podpisane wykonawcy. Ja myślę, że do końca marca jest to nieosiągalne, żeby on to dokończył, nawet patrząc na elewację. Nie, uważam, że nie można być dobrym dla kogoś, kto jakoś tam się nie stara, żeby to, że tak powiem, popychać, widząc, że ten termin się zakończenia tych realizacji zbliża, czy tam kończy. Ja tak mówię to po sobie, bo no nikt się, że tak powiem, na mnie czy na naszych wykonawcach gdzieś tam pracujących, na pewno nikt się, że tak powiem, nie rozczula, że jest COVID i tak dalej. Wiadomo, jest to trochę inny rok, ale zapisy na pewno tej umowy regulują i zabezpieczają obydwie strony i uważam, że trzeba swojego pilnować. No i po prostu te odsetki naliczać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oddaję głos panu burmistrzowi. Panie Piotrze, gdyby nie to, że ja rozmawiam z różnymi osobami, nie tylko wprost pismami, ale również w inny sposób, to pewno gmina Oleśnica nie byłaby, że tak powiem, tak zabezpieczona finansowo, jak jest. Także to nie są sprawy, o których się, z których się ktoś ma spowiadać i opisywać, jak to jest robione, no, po prostu.
Takie rzeczy się robi i to jest sprawa oczywista. Jeżeli byłby to normalny czas, to nie ma problemu, żeby zapraszać, tym bardziej, że zapraszaliśmy. A to, że w tej chwili jest trochę inaczej, to dlatego, że sami parlamentarzyści doskonale wiedzą, że no, są tam, gdzie, no, gdzie muszą, bo wiadomo, każde spotkanie jest jakimś tam elementem ryzyka, ale ja tych ludzi znam i nie ma problemu, żeby z tymi osobami rozmawiać. Chociaż ja zawsze będę podtrzymywał też zdanie takie, że no właściciel przede wszystkim. Właściciel przede wszystkim. To jest jedna rzecz. Druga sprawa dotycząca Domu Kultury. Wie pan, to jest tak, ja często od środowiska niektórych rzemieślników oleśnickich słyszę, że wszędzie u nich na budowie są absolutne rygory i muszą wszystkiego się tak strasznie pilnować, terminów i tak dalej, a przy innych okazjach słyszę zupełnie co innego, kiedy sami mówią, czy nawet jak się te terminy gdzieś obserwuje, że niekoniecznie tak jest. No tak to jest. Dlatego bardziej bym tutaj sugerował nie patrzeć na kogoś z tej samej branży, jako kogoś w ramach, nie wiem, czy pewnego rewanżu, traktować w sposób jakiś szczególnie rygorystyczny, tylko spojrzeć na to w taki sposób, który chociażby w tej chwili jest. Ten budynek został w dużym stopniu przebudowany pod koniec sezonu letniego. I w tej chwili wiele elementów, które tam jest, wymaga technologicznego czasu, żeby można było wykonywać kolejne roboty. I nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć. Jeżeli teraz są temperatury minusowe, to ja nie chciałbym, żeby w tych temperaturach robione było docieplenie. Bo to byłoby bez sensu. To byłoby może zgodnie z terminami tymi końcowymi, ale wie pan, kiedyś była taka sytuacja przedłużania terminu w dawnych czasach, gdzie duże grono ludzi z Oleśnicy ze mną współpracowało. Nie chcę już wspominać, bo pan zakwestionował to kiedyś, ale może warto by ich zapytać. I zmienialiśmy termin, bo była sprawa, albo robimy to teraz i przepraszam, no dobra, nie użyję brzydkiego słowa, ale zniszczymy to na przyszłość, albo poczekamy, zrobimy to w takich warunkach, że będziemy po 20 latach mogli powiedzieć, że to była świetna decyzja. Cały czas mówię o spojrzeniu strategicznym. Znam obiekty, gdzie tynki odpadały, dlatego że były robione na siłę zgodnie z terminami. To potem były remonty. Więc ja bym wolał, żeby te prace były wykonane skutecznie, a niekoniecznie z absolutnym rygorem terminowym. Jeżeli pan mówi o tym, że obie strony mają prawa, to tak. I to nie jest tylko zapis umowy. Tylko jak pan przeczytał ustawę covidową, to pan zobaczy, ile jest praw po drugiej stronie. I to są prawa, co do których przestrzegania ja nie mogę mieć władzy interpretacyjnej. Ja nie mogę interpretować zapisów, które przedsiębiorcy na pewne rzeczy pozwalają. Ja te zapisy muszę stosować, bo w każdym pierwszym sądzie ja taką sprawę przegram. Zapisy covidowe naprawdę dają bardzo duże możliwości. Ja sądzę, że ten wykonawca wcale tutaj z tego w jakiś sposób szczególny nie korzysta, bo tak naprawdę ten termin, o którym mówimy, czyli to przedłużenie obecne, to ja państwu tłumaczyłem. Przekazaliśmy plan zbudowy o 3 miesiące, czy nawet więcej niż 3 miesiące później, niż mogliśmy przekazać, czy niż powinniśmy przekazać. A też mogliśmy, bo gdybym ja 3 miesiące wcześniej, w styczniu, wypędził sklep z tamtego miejsca,
to sami byście byli przywódcami takiego działania, które by mnie chyba rozniosło, bo o sklep w centrum Oleśnicy wtedy toczyła się wojna, że nie ma tego drugiego, a zlikwidowanie ostatniego byłoby szaleństwem. No więc no, trzeba na to spoglądać z pełnym spokojem, a nie tylko z takim spojrzeniem, no to go tutaj ocenimy i skasujemy. On ma to dobrze przede wszystkim zrobić. I dla mnie to jest fundament, a kolejnymi sprawami są sprawy terminowe. Dziękuję bardzo. Pewnie jako budowlaniec pan o tym doskonale też wie. Nie wiem, pan Piotr się... Nie, ja słucham, ja się zapisałem do... Odniosę się. Widzę, Wiesław Szuprym jest tutaj w kolejce, także nie wcinam się. Dobrze, dziękuję bardzo. Głos zabierze radny pan Wiesław Szuprym. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja do radnego Mariana. Panie Marianie, myślę, że o wiele szybciej będzie ten łącznik, tak zwany łącznik, co wspominałeś ostatnio, oznakować. Jest to droga gminna. Dwa znaki ustąp pierwszeństwa przejazdu albo dwa znaki stop ze strony gminy, bo przy drodze gminy gmina stawia. I to będzie, myślę, o wiele, wiele szybciej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze? Nie dam głowy, ale sprawdzę, czy takiego znaku tam nie ma. Bardzo proszę, pan Piotr Płatos. Ja dlatego, panie burmistrzu, twierdzę, że będzie kolejne przesunięcie tej zakończenia tej inwestycji, no ze względu, no, że jest zima. I stąd twierdzę, że się nie wyrobią, chociaż uważam, że nie trafiliśmy na wykonawcę chyba po raz kolejny, bo chyba już ktoś taki był, gdzie trzeba było zmieniać, nie? Chyba przyczyny. Panie Piotrze, proszę, proste, krótkie pytanie. Czy kiedykolwiek według pana trafiliśmy? Tak. Oczywiście. Kiedy? Ja uważam i zresztą mówię mieszkańcom, że na przykład inwestycje, które po tej tak zwanej powodzi powiatowe zostały pieniądze, że tak powiem, i zdobyte i dobrze zrobione. Może nie powiedziałem tego głośno, ale tutaj, no bo jakoś to nie że tak powiem, nie przygadaliśmy się, ale te inwestycje były, że tak powiem, robione trafnie. I pan nie, przecież pan nie słyszał ode mnie informacji, czy tam jakichś zastrzeżeń co do... Ja miałem jedne zastrzeżenia na przykład na ulicy, to powiedziałem Leszkowi Rupowi, ale on pewnie panu nie przekazał odnośnie wykonania tego progu zwalniającego, jak to powinno być, co tam poprawione, no ale nie zostało poprawione. Ale to jest, że tak powiem, szczegół. A ja uważam, że te roboty, które były po tej podtopieniach czy tej powodzi, że były inwestycje trafione i mówię o Podlesiu, czy o Pieczonogach, czy o, bo to chyba i ulica Wrzosy była zrobiona. Tak, ale to okej. Gdzieś tam może mój ślad w tym jest, no. Ale to drogowe pan mówi, tak? Drogowe, tak, drogowe. Gdzieś tam w historii jest wiele kubaturowych, dlatego pytałem, nie zadowoliła. Też nie, jak to się mówi, pan burmistrz na to wpływu nie miał, że trafiliśmy na tego wykonawcę czy innego, ale no ja uważam, że trzeba pilnować swojego i wie pan, jeśli na budowę, na taką budowę o takim zakresie, no nie wiem, 5 ludzi czy tam, bo więcej ich nie widziałem, wchodzi, no to sorry, no to uważam, że na samym początku ta robota, że tak powiem, terminowo nie wskazywało, że zostanie zrobiona. I tyle chyba w tym temacie. Jeszcze będę miał jedno pytanie, bo nie wiem, co pan burmistrz odpowiedział radnemu Stasiowi Skórskiemu odnośnie tej interpelacji dotyczącej tych budynków w ruinie. I może to nie do pana pytanie, ale pan podpyta radcy prawnego, w końcu za coś mu też płacimy.
czy my jako Rada jesteśmy władni zrobić taką uchwałę, podjąć taką uchwałę jakby zadłużającą te posesje, gdzie tych, że tak powiem, właścicieli jest dużo i oni się między sobą nie dogadują, żeby to tylko rozburzyć, nie, załóżmy. Czy my jako Rada jesteśmy władni zrobić taką uchwałę po opinii, po wydaniu, załóżmy, pan wnioskuje do nadzoru budowlanego o wydanie opinii na temat tego budynku, nadzór budowlany nam odpowiada, że zagraża bezpieczeństwu i my na podstawie tego robimy uchwałę podnoszącą podatek na tą daną posesję, po to, żeby z prostego względu, żeby tą posesję zadłużyć i nie wiem, mieć jakiś tam wpływ na później na w ramach tego długu, nie wiem, przejąć tą posesję i ten budynek rozburzyć. Dziękuję bardzo. Chyba to wszystkie te moje pytania już i tak chyba najwięcej zabieram głos. Najrzadziej jestem, ale chyba najwięcej zabieram głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więc mogę? Bardzo proszę, pan burmistrz. Nie mam przed sobą tej odpowiedzi, panie Piotrze, ale ona jest na stronie u nas, na BIP-ie, także no, może pan sobie ją dokładnie przeczytać. I o ile pamiętam tak w skrócie, to oczywiście my do nadzoru występowaliśmy i z naszej inicjatywy nadzór prowadził postępowanie w sprawie stanu, no, przynajmniej niektórych z tych budynków. Tutaj nie chcę wymieniać konkretnie których, bo też nie wiem, na ile wolno mi operować takimi danymi publicznie. Niemniej, no, nie udało się nadzorowi wyegzekwować jak gdyby rozwiązania tej sprawy, w związku między innymi z tym, o czym pan mówi, że spadkobierców jest wielu. Co do takiej uchwały, powiem tak, że zapytamy i nie wiem, czy uchwała może mieć charakter szczególny, bo ona dotyczy, powiedzmy, określonych kategorii gruntów. I teraz, no, jeżeli to jest działka budowlana i ktoś płaci działki budowlanej, czy zaniedbanej działki budowlanej ma płacić więcej, bo tak to rozumiem, prawda? To nie wiem, czy to jest możliwe, ale gdyby było możliwe, przyjmijmy takie założenie, to uważam, że jest nieściągalne, bo my z tymi posesjami mamy i tego typu problem, że kogokolwiek byśmy nie chcieli obciążyć podatkiem, to mówi, sorry, ale to nie ja. Czasem się zdarzy ktoś, kto płaci podatek, bo z kolei wie, że to może być argumentem za ileś lat, kiedy będą rozstrzygały się sprawy, kto jest spadkobiercą, prawda? Najczęściej tego podatku nie udałoby się ściągnąć. Oczywiście pana tok myślenia jest taki, doprowadzamy do takiego zadłużenia tej nieruchomości, że my w ramach ściągania tego zadłużenia po prostu nieruchomość przejmujemy, tak? Tak, tak. No ja pytam, czy mamy taką możliwość, no, żeby pan popytał radcy prawnego. Tak, zapytamy i wtedy państwo będziecie, jeżeli taka możliwość prawna będzie, bo oczywiście w ogóle taka sytuacja możliwa jest, że nieruchomość jest na tyle zadłużona, że w końcu można ją licytować. Oczywiście z zachowaniem wszelkich procedur, o których ja tutaj się nie wypowiadam, bo to są prawne niuanse, od tego są prawnicy. A czy to dotyczy również prywatnych nieruchomości, gdzie albo są ustaleni spadkobiercy, albo jest tylko masa spadkowa, ale ustalonych spadkobierców nie ma, to ja panu dzisiaj tak autorytatywnie nie odpowiem. Ale mówię, jeżeli by coś takiego było, no to państwo wtedy pewnie staniecie przed pytaniem, czy taką uchwałę podjąć. Ale to już jest osobna kwestia. Zapytam. Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny Marian Strzelecki. Bardzo proszę. Tak, dziękuję. Panie burmistrzu, ja bym chciał odpowiedź pana burmistrza na temat tego pytania mojego odnośnie modernizacji oświetlenia na ulicy Zakościelej, ulicy Brzozowej, ponieważ mieszkańcy naciskają tutaj w tym temacie na mnie, żeby uzyskać takie informacje jakimiś konkretami, jakby pan mógł. Czy konkretnie to jest rozbudowa, nie modernizacja, bo to dotyczy nowych odcinków. No ja
mam taką nadzieję, że na jesień będzie nam się świecić. Dziękuję. Taki jest nasz cel. Dziękuję bardzo. Kogo mamy jeszcze? Bardzo proszę, pan Piotr Płatos jeszcze. Ja już ostatnie pytanie, ale do pani przewodnicząca. Tak? Te procenty, które pani wyciągnęła, to są procenty z podpisów obecności, rozumiem. Tak. A czy w te procenty wchodzą komisje? Nie. Dobrze. No to wszystko. Koncesje. Rozumiem. Ale pani nie uwzględniła spóźniających się, wychodzących wcześniej? Proszę. Czy pani uwzględniła, że tak powiem, osoby uczestniczące, nie spóźniające się i osoby wychodzące? Nie, to jest obecność na sesji. Są jeszcze obecności. Na podstawie list obecności, czyli podpisów. List obecności. Są jeszcze nieobecności usprawiedliwione, tak zwane, na zasadzie doręczenia zwolnienia lekarskiego. Rozumiem. No tak, głosowaliśmy to. No, to są wszystkie moje pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie mamy dyskusji. Nie mamy. Zrealizowaliśmy wszystkie punkty dzisiejszych obrad sesji. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział, obecność. Zamykam sesję w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję wszystkim Państwu. Kłaniam się. Pozdrawiam. Pierwsza sesja zdalna, prawda? Pierwsza zdalna. Tak, historyczna. Historyczna. Ale... Oby ich było...